No jest, co ja zrobię, że znowu się udało, że znowu zapraszam na Hate Park w naprawdę dobrym składzie. Dzisiaj moim gościem Wojciech Kowalewski. Wojtek, nawet nie wiem, jak się przedstawiać, no bo tak, były piłkarz, no to jest jasne. Były nawet działacz, baron niemalże Podlaski. Były trener w pewnym sensie, no nie pierwszy, ale członek różnych sztabów szkoleniowych poważnych. No i w końcu prezes Stomilu Olsztyn, czyli pierwszoligowego polskiego klubu. Tych zajęć w polskiej piłce miałeś całe mnóstwo, natomiast jeszcze przy tym zwiedziłeś świat, zobaczyłeś przeróżne zakątki tego świata, grałeś w dość nietypowych jak dla Polaków ligach. Będzie o czym rozmawiać. Zostawiam to też naszym widzom, bo zasady tego programu znasz, to oni będą przede wszystkim zadawać ci pytania, może nawet będą cię czasami grillować, bo słyszałem, że tak czytam na Twitterze czy na Facebooku, że o, jak ktoś się ze Olsztyna dodzwoni, no to będzie grillowanko. Nie wiem, mam czy nadzieję, tam, że nie będzie problemu z połączeniami. Także. Nie wiem, czy ty tam podpadłeś, myślałem, że szybko sobie ułożysz relację w Olsztynie. No, nawet zobaczymy. Napisałem taki pochwalny tweet, jak zostałeś prezesem. Może za wcześnie. Może za wcześnie, no teraz wychodzę. Teraz mi to wyciągają i piszą, no, może że się nie znam na ludziach. Telefony, pytania, dlaczego ten tweet i z czego to wynikało. Rzeczywiście dużo się wydarzyło, szczególnie ten okres, o którym wspomniałeś, od barona przez działacza po prezesa i jeszcze wcześniej trenera. To jest tak naprawdę, to są ostatnie 4 lata mojego życia i rzeczywiście. Ale ty szukałeś na siebie pomysłu, czy to się tak zmieniało samoistnie? No właśnie, to się tak, te propozycje pojawiały się tak zupełnie naturalnie, bo generalnie kończąc swoją przygodę z piłką nożną, już wcześniej miałem taką myśl, takie marzenie, że chciałbym poświęcić się piłce nożnej dzieci i młodzieży. I przede wszystkim zależało mi na tym, żeby w swoim rodzinnym mieście Suwałki stworzyć warunki, lepsze warunki do rozwoju młodych adeptów piłkarskich. I temu się poświęciłem praktycznie od momentu zakończenia swojej przygody piłkarskiej, no, zakończonej, jak to bardzo często w sporcie profesjonalnym bywa, kontuzją, ale już tak naprawdę od pierwszych dni, oprócz rehabilitacji pooperacyjnej, już budowałem sobie plan, jak ewentualnie chciałbym te struktury, czy też te warunki do rozwoju tworzyć i budować. I też z tego względu poszedłem na kurs trenerski. Pierwszy kurs trenerski to był kurs licencji UEFA-B. Tak naprawdę nie musiałem uczestniczyć w tym kursie, gdyż ze względu na swoją przeszłość zawodniczą mogłem tą licencję otrzymać, mówiąc, z automatu, ale chciałem po prostu zdobyć doświadczenie, informacje, poznać też środowisko młodych trenerów. Spotkałem tam wielu młodych, ciekawych, bardzo ambitnych ludzi z wielką pasją do piłki nożnej. I ludzi, których dalej obserwuję. Oni funkcjonują w tej przestrzeni trenerskiej. Niektórzy idą do piłki profesjonalnej, niektórzy zostają na poziomie piłki młodzieżowej. Powszechnie uważam, że tutaj te specjalizacje, i to bardzo dobrze w Polsce, się zaczynają pojawiać, bo no, ten pęd, który bardzo często naście lat temu pojawiał się wśród trenerów, którzy poprzez piłkę nożną młodzieżową bardzo chcieli dojść do piłki profesjonalnej, no, czasami jest takim pędem na złamanie karku, i ta specjalizacja musi się pojawić. Są ludzie, którzy są predysponowani do pracy z dziećmi, z młodzieżą, są ludzie, którzy są predysponowani do pracy z zawodnikami mniej lub bardziej ukształtowanymi na wyższym poziomie. Ja też dosyć szybko zorientowałem się, że moje doświadczenia i przekaz raczej w procesie treningowym dzieci i młodzieży nie będzie wykorzystywany, gdyż moje spostrzeżenia na piłkę nożną już były troszeczkę z innego świata, z innego etapu, bym tak to powiedział. Więc bardzo szybko również swoją rolę w strukturach, które budowałem Akademii 2012, zmieniłem i zająłem się tylko i wyłącznie rolą zarządzającego procesem, a nie rolą odtwarzającego proces, czy też realizującego proces treningowy. I to są takie pierwsze doświadczenia. Później z kolei pojawiła się propozycja dołączenia do, czy uczestnictwa w wyborach do zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.
Wszedłem w grono członków zarządu, też 4-letnia kadencja, ciekawe doświadczenie. Również jako delegat na walne zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Słuchaj, na działacza trochę nie pasujesz posturą, muszę ci powiedzieć. Masz raczej posturę taka, która by, no cóż, taką, która by sugerowała, że możesz na Syberii walczyć z niedźwiedziami, natomiast niekoniecznie... Byłem na Syberii, nie spotkałem. Nie spotkałeś niedźwiedzia, może przed tobą uciekały właśnie. No. Ale spotkałem dziki w Olsztynie na przykład. Mhm. Powiem, nawet częściej udało mi się... I na drzewo uciekłeś, jak w tej domowance? Nie, akurat czy podjąłeś z naturą. Z naturą też obcowałem już od najmłodszych lat. Mój ojciec był myśliwym i często uczestniczyłem w polowaniach. Widziałem dzika na drzewo, więc nie zbudziło to na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Ale rzeczywiście atrakcją, jedną z atrakcji Olsztyna są wędrujące po ulicach dziki. Był taki moment, jeden z treningów wiosną, gdzie dziki odwiedziły trening pierwszej drużyny. Nawet fajna scenka z tego wyszła, ciekawy materiał. Tutaj ukłony dla naszej grupy mediów klubowych, bardzo szybko zareagowali i powstał ciekawy, fajny materiał, wesoły, ale jest to taki powiedzmy taki ciekawy pierwiastek w tym otoczeniu. Dobrze, odbierzmy sobie pierwszy telefon. Kto się do nas dodzwonił? Cześć, witam panowie. Cześć, witam. Witam, dzień dobry, wieczór. Pytanie mam pierwsze do pana Wojciecha. Chciałbym, znaczy nie pytanie, chciałbym po prostu, żeby powiedział coś na temat trenera Piotra Zajączkowskiego w kilku zdaniach. A drugie pytanie mam do ciebie, Stano. Czy jeszcze Mietczyński wróci do Weszło? Czy Mietczyński? Tak, Jadwiga Rogalska. Mam nadzieję, no mam nadzieję, natomiast nie wiem, to jest jego decyzja, drzwi ma u nas zawsze otwarte, jakby z przyczyn prywatnych na jakiś czas geograficznie się rozjechaliśmy, ale mam nadzieję, że się jeszcze nasz logi zjadł. No ale tu pytania do Wojciecha Kowalewskiego, Piotr Zajączkowski. Tak nie bardzo rozumiem, czy mam tutaj CV trenera Zajączkowskiego przedstawić, czy są jakieś... Dlaczego go zwolniłeś, powiedz po prostu. Tak brzmi pytanie? No to ode mnie tak. No tak mniej więcej. Znaczy, przede wszystkim bardzo cenię sobie okres współpracy z trenerem Zajączkowskim. Miałem z nim okazję rozmawiać jeszcze zanim objąłem funkcję prezesa Stomilu Olsztyn i moją rolą, moim zadaniem, pierwszym zadaniem było stworzenie i poprawienie warunków funkcjonowania sztabu pierwszego zespołu klubu Stomil Olsztyn, co też zaczęło się już od 1 stycznia, od momentu przygotowań. Pierwszym takim działaniem było zmonitorowanie przygotowania wydolnościowego zawodników i tutaj przy współpracy Instytutu Sportu przeprowadziliśmy pełny monitoring, badania wydolnościowe i ta informacja przede wszystkim była potrzebna trenerowi Zajączkowskiemu, całemu sztabowi, żeby dobrze przygotować proces i przepracować proces przygotowawczy, jak również poznać kadrę w kontekście ewentualnych ruchów kadrowych. I tą współpracę uważam za bardzo, bardzo udaną i to doświadczenie bardzo sobie cenię. Oczywiście nie jest to pierwszy przypadek w piłce nożnej, kiedy trenerzy odchodzą z klubu, zmieniają się ludzie w sztabie i to była taka sytuacja, gdzie po tym okresie pandemii zespół po powrocie do rozgrywek, po tym kolejnym okresie przygotowawczym, no, widziałem, patrząc na to z boku, że zespół potrzebuje bodźca i patrząc i analizując kalendarz, wiedziałem, że też nie mamy i nie będziemy mieli zbyt wielu możliwości, żeby ten bodziec prowadzić w postaci właśnie zmiany w sztabie. Troszeczkę brakowało mi pomysłu na funkcjonowanie zespołu na boisku. Rozmawiałem wcześniej z trenerem, raz, drugi, trzeci odnośnie pewnych kwestii kadrowych, trener miał na to swoje zdanie. Oczywiście trener podejmuje decyzję, no a ostatecznie trenera rozlicza wynik sportowy i tutaj w tym momencie była to chyba najtrudniejsza moja decyzja, jaką musiałem podjąć w roli prezesa Stomilu Olsztyn, ale decyzja konieczna, no i ta zmiana przede wszystkim była korzystna dla zespołu, bo ze średniej punktowej, którą wcześniej zespół generował na mecz, czyli 1,25 punktu na mecz, w kolejnym etapie, od momentu, kiedy zespół został przyjęty przez trenera Adama Majewskiego, ta średnia wzrosła do 1,6, więc to tak naprawdę jest różnicą pomiędzy utrzymaniem się w lidze a spadkiem. I to pokazało, że ten ruch był
słuszny i ta decyzja była słuszna. Oczywiście tutaj jak każde pożegnanie i było trochę emocji, trudno jest i to rozumiem też sytuację trenera. No, każdy przywiązuje się emocjonalnie do miejsca pracy, szczególnie w piłce nożnej, w klubie, z którym łączy się coś więcej niż tylko umowa o pracę czy kontrakt. Ale myślę, że to doświadczenie nasze wspólne w przyszłości, no, świat piłki nożnej jest małym światem wbrew pozorom i na pewno się jeszcze spotkamy. Tak jak powiedziałem, mam bardzo duży szacunek do Piotra i życzę mu powodzenia. Mhm. Dobrze, odbierzmy kolejny telefon. Halo? Halo, dobry wieczór panie Wojtku, dobry wieczór panie Krzyśku. Dobry wieczór. Chciałbym zapytać, mam pytanie do pana Wojtka. Jak wspomina czasy gry w Koronie Kielce? I jakieś miłe wspomnienia lub złe wspomnienia oraz jak pan Krzysztof widzi grę Korony Kielce w nowym sezonie pierwszej ligi? Jak wspominam okres gry w Koronie Kielce, no niestety nie były to dobre wspomnienia z mojej perspektywy. Przede wszystkim akurat szedłem do klubu, czy podpisałem kontrakt z klubem, który miał bardzo ambitne cele. Wtedy pamiętam perspektywa walki o europejskie puchary, naprawdę dobrze poukładany klub. Niestety bodajże już w styczniu, to był rok 2008, będziemy musieli wrócić z pamięcią, 2008. Zaraz po tym, jak podpisałem kontrakt z Koroną Kielce, okazało się, że decyzją władz Polskiego Związku Piłki Nożnej Korona po sezonie będzie zdegradowana do ligi niższej. A mój kontrakt między innymi zawierał taki zapis, że jeśli dojdzie do takiej degradacji, to mój kontrakt z tym klubem się automatycznie rozwiązuje, więc ten okres nie był zbyt długi. 10 meczów. 10 meczów, no z różnym skutkiem, nie powiem, że to był dobry okres dla mnie. Przede wszystkim no, ta cała sytuacja bardzo mocno wpływała na cały zespół, pamiętam na atmosferę w szatni. Nie puszczałeś, tak widzę, najwięcej to 2 gole puściłeś, nigdy nie 3 nie puściłeś tam w Koronie. No zobacz. To powiem ci zaskakujące. Czyli plus czy minus? No, plus jednak mimo wszystko. No. Gratuluję ci. Dzięki. No ale nie jestem specjalnie dumny, chociaż powiem szczerze, no szedłem z dużymi nadziejami, optymizmem. Pierwszy mecz. 3 zwycięstwa. Po powrocie z Ligi Rosyjskiej to był mecz przeciwko Wiśle Kraków w Kielcach. No i to, co wtedy było też takim no, bardzo istotnym argumentem klubu Korona Kielce, no to nowoczesny stadion. To na pewno zmieniało perspektywę. Wtedy nowoczesny, tak, to prawda. Czy jest jeszcze z nami ten widz? Nie ma już, więc zapraszamy do dzwonienia. Wojtek, chciałem cię zapytać, bo powiedziałeś, że zmieniłeś trenera na Adama Majewskiego. To jest z różnych powodów zaskakujący wybór. Po pierwsze dlatego, że Adam Majewski wcześniej w pierwszej lidze no, nie był trenerem, który się na tej karuzeli kręcił. Po drugie, ja Adama Majewskiego pamiętam z Legii jako bardzo taką sympatyczną osobę, ale bardzo małomówną, skromną, cichą. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że on akurat z tej drużyny on będzie trenerem, to tak bym się zdziwił. No i się zdziwiłem. No to tak jakby mi ktoś powiedział parę lat temu, że będę prezesem, też bym się zdziwił i się dziwiłem. Chociaż niektórzy były też takie osoby, które gdzieś tam, powiedzmy co zupełnie poważnie, przypowiadały mi taką przyszłość, ale ja nie miałem takiego planu, więc losy się bardzo różnie układają. Jeśli chodzi o trenera Adama Majewskiego czy Adama Majewskiego, też pojawiły się takie zarzuty w kierunku mojej osoby, że zatrudniłem na trenera kolegę. No cóż, tutaj muszę wszystkich rozczarować, ale tak naprawdę 90% potencjalnych kandydatów to byliby również moi koledzy, bo akurat z tego środowiska się wywodzę. Wiele osób znam ze współpracy, wiele osób znam gdzieś tam z kursów trenerskich. No po prostu jesteśmy kolegami, na to nie poradzę. A jakbym miał szukać kogoś, kogo nie znam, to chyba musiał szukać trenera w kraju, w którym nie grałem jako zawodnika. Tak jak powiedziałem, świat piłki nożnej jest światem bardzo małym. No dobrze, ale to ty jesteś w Legii Warszawa, jesteś w jednej szatni z Adamem Majewskim, sobie wtedy myślisz, jak ja będę prezesem, to cię zatrudnię. No, powiem ci, po dobrej imprezie to musiała być taka myśl, żeby coś takiego w ogóle wpadło do głowy. Jeśli chodzi o trenera Adama Majewskiego, już jako trenera, no,
Adam Majewski do momentu nominacji na pierwszego trenera w pierwszej drużynie Stomilo Olsztyn nie był pierwszym trenerem w pierwszej lidze, ale był asystentem i w pierwszej lidze i w ekstraklasie prowadził drużynę w czwartej lidze. Jeśli ktoś mówi, że nie może być dobrym trenerem, mieć dobrego warsztatu pracując... Ale ja nie mówię, że nie może być dobrym. Generalnie, nie jest to zarzut do ciebie, ale pojawiły się takie głosy. No to w takim razie można zapytać, gdzie zaczynali swoje kariery inni trenerzy. Tak? Takim przykładem, który nasuwa mi się na myśl, a jest to osoba, którą bardzo cenię i też miałem przyjemność z nią współpracować, jest trener Jacek Magiera, który po okresie pracy w rezerwach Legii Warszawa, wcześniej jako asystent pierwszego trenera w sztabie pierwszej drużyny, później rezerwy Legii Warszawa, zaraz potem Zagłębie Sosnowiec pierwszej lidze i za chwilę już Legia w Lidze Mistrzów, więc te ścieżki rozwoju trenerów wyglądają bardzo różnie, ale każdy gdzieś zaczyna. I to zbieg pewnych okoliczności, sytuacji, ale również też pewnej takiej dozy oceny potencjału ludzkiego i też po prostu dania zaufania ludziom, którzy mają możliwości, mają doświadczenie, tylko jeszcze nie mieli szansy, żeby to pokazać w dziele, pokazać to w pracy, pokazać to na określonym poziomie, zmierzyć się z tym wyzwaniem. I to jest ten przypadek. Adam Majewski, osoba, którą znam jako kolegę z szatni, ale też znam go jako trenera. Też tutaj kolejny wątek. Nawet odbywaliśmy wspólnie kurs trenerski UEFA. Później Adam poszedł dalej w kierunku rozwoju ścieżki trenerskiej i zrobił licencję pro. No i przychodzi taki moment, gdzie po prostu trzeba skorzystać z tej możliwości i z tej okazji, że ktoś tworzy taką szansę i po prostu sprzedać swoje umiejętności. Dokładnie tak samo jest z zawodnikami. Jakbyśmy ograniczali się tylko do doświadczonych zawodników, którzy mają potwierdzone umiejętności na danym poziomie, to nigdy nie zaistniałby żaden młody zawodników, nigdy by się nie przebił i wtedy zamknęlibyśmy się w pewnej grupie. Niestety na to, co widzimy w polskich realiach piłkarskich, bardzo często te tak zwane odkrycia są efektem konieczności, a nie przemyślanego procesu. I to tak naprawdę mnie bardzo dziwi, bo akurat grając na wschodzie, samo odkrycie poprzedniego sezonu Ekstraklasy, czyli Karbownik, to jest przecież totalny przypadek, bo chociażby wynikało to z... Tutaj raczej bym o tym przypadek... Z fiaskiem transferu Obradowicza, tak? Po części zapewne tak, ale myślę, że też tutaj temu przypadkowi bardzo pomógł trener Wukowicz, który doskonale znał Karbownika, bo z kolei ścieżka... Tak, no, ściągnęliby z Piasta Gliwice, już nie pamiętam tego rudowego obrońcy. A czy by nie wygrał tej rywalizacji? Tak? No pewnie nie. No przynajmniej w pierwszym etapie. Tak. I wracając do rynku wschodniego, tam to, co mnie też po części zdziwiło, a później już oswoiłem się z tym i okazało się, że jest to normą, że akurat w mojej obecności na boisku przy mnie debiutował taki zawodnik jak Aleksiej Rebko, do tej pory chyba najmłodszy debiut w Premier Lidze Rosyjskiej, 16 lat i 200 parę dni, nie chciałbym tutaj przekłamać. I co ciekawe, później tego zawodnika i nie tylko tego zawodnika, ale również Samiedowa czy innych zawodników, młodych zawodników, którzy jeszcze nawet nie łapali się w pierwszej drużynie Spartaka Moskwa, Gus Hiddink powoływał na zgrupowanie reprezentacji jako szerokie zaplecze, już im się przyglądając, bo już dostrzegał w nich potencjał. To jest, moim zdaniem, to jest tylko kwestia właśnie oceny tego potencjału. Potrzebujemy narzędzi, potrzebujemy mechanizmów czasu, żeby te narzędzia wypracować, żeby nasza ocena jako osób i zarządzających klubami, procesem treningowym, ale i procesem treningowym trenerów, tu mam na myśli, to żeby ta ocena była jak najbardziej kompletna i wiarygodna, żebyśmy nie po prostu nie strzelali w ciemno, żebyśmy nie uzależniali się od przypadku. Dobra, odbieramy kolejny telefon. Halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam bardzo ważne pytanie do Wojtka Kowalewskiego, dotyczące napastników z Stomilu. Szymon Sobczak odchodzi do Jagiellonii, a jeśli chodzi o transfery, to nic nowego nie przychodzi. Zwedni mecz z GKS-em w Ostrzębie, a no po prostu nie ma żadnych nowych transferów, jeżeli chodzi o pozycje ofensywne. I czy są w planach jakieś nowe transfery, czy po prostu gramy tym, co jest? Czy po prostu jak? Czy po prostu czy gramy tym, co jest? Teraz w tej skarze. Czy w przyszłości będą jakieś nowe transfery?
Czy obecnie w kadrze z Tomi Losztym mamy dwóch napastników? Jest to Skender Losz i Nikita Kowalenkos. Oczywiście liczyliśmy na to, że Szymon Sobczak zostanie z nami, ale i wcale się nie dziwię Szymonowi. Rozmawialiśmy już tak naprawdę od stycznia tego roku, odkąd objąłem funkcję prezesa zarządu, na temat przyszłości Szymona z Tomi Losztym. Skorzystał z oferty klubu Ekstraklasy, czego mu serdecznie gratuluję. Życzę mu powodzenia, bo ambitny zawodnik, który chce rozwijać się, powinien z takich ofert korzystać. Dla nas jest to smutna wiadomość, bo tracimy czołowego napastnika. W tej chwili, tak jak powiedziałem, mamy w kadrze dwóch zawodników, którzy jeszcze nie mają statystyk, ale Skender Losz, który potrzebował dosłownie 43 minut w trzech spotkaniach, żeby wpisać się na listę strzelców, co jest dobrym prognostykiem. Zobaczymy, jak to dalej będzie w jego przypadku się rozwijało. Jest jeszcze Nikita Kowalenkos i oczywiście szukamy cały czas na napastnika, który wzmocni rywalizację w naszym zespole na tej pozycji. No rynek, jeśli chodzi o napastników, jest bardzo, bardzo przebrany i tutaj przede wszystkim, jak tylko się pojawia jakaś postać wyróżniająca i tutaj widzimy chociażby przypadek Szymona Sobczaka, to są to w pierwszej kolejności korzystają z tego kluby Ekstraklasy, które naturalnie mają wyższe budżety i z takich zawodników mogą skorzystać. Ale jeszcze liczymy na to, że do końca okna transferowego jest ponad miesiąc czasu i liczymy na to, że jeszcze tutaj w formacji ofensywnej będziemy w stanie wzmocnić nasz zespół. Ale przed programem powiedziałeś mi, że nie ma prywatnych rozmów, to powtórzę, że jutro ogłosicie trzech zawodników nowych, tak? Tak, jutro ogłosimy trzech nowych zawodników, ale już zasmucę akurat naszego tutaj rozmówcę, że wśród nich nie ma napastnika jeszcze. A ktokolwiek z nich umie grać? Tak mówią. Tak mówią. No to dobrze. Także czekamy. Cieszy. Oczywiście zanim nie pojawią się na boisku, trudno jest to oceniać, a bardzo często się takie oceny zdarzają, jak słyszymy, że wielu mówi, że ten i tamten nie umie grać, później okazuje się inaczej. Tak samo w drugą stronę. Podobnie było w przypadku transferów, które przeprowadzaliśmy w oknie zimowym, chociażby Juric Karolina też był takim bardzo, że tak powiem, kontrowersyjnym w wielu opiniach zawodnikiem, a w tej chwili o tego zawodnika pytają już kluby Ekstraklasy, więc jest to młody, perspektywiczny zawodnik, który cały czas się rozwija i z takim celem również został ściągnięty do Stomi Olsztyn. Chociaż nie jest to zawodnik, którego, powiedzmy to, do tej pory kibice Stomi Olsztyn kojarzyli, czy też słyszeli o jego istnieniu. No to prawda, że zawodnik z Curacao to nawet w polskich warunkach, ale jest paszport Holendrem. Curacao. Tak, gra w reprezentacji Curacao. Tak, wiem, że z Bredy przyszedł, natomiast egzotyczny poniekąd. Egzotyczny Holender. Okej. Okay. Ale bardzo, bardzo dobre wykształcenie piłkarskie, że to szkoła holenderska jest. Właśnie o tych Holendrach sobie zaraz porozmawiamy, dlaczego akurat na nich polujecie, natomiast telefony się urywają, więc damy szansę naszym widzom. Halo? Halo, dobry wieczór. Mam takie pytanie o sukcesy pana Kowalewskiego jako prezesa w Stomilu. I takie na przykład pytanie, ilu sponsorów udało się znaleźć w Stomilu za pana kadencji? No, sukcesy na sukcesy trzeba jeszcze popracować i nie jest to proces, który trwa miesiąc czy dwa. Ja cały czas prowadzę rozmowy z podmiotami, z firmami lokalnymi znajdującymi się w Olsztynie, jak również te, które działają czy wywodzą się z innych rynków. Te rozmowy trwają i w tej sytuacji, w której znalazła się nie tylko piłka nożna, ale generalnie cały świat, czyli sytuacji pandemicznej, no nie krywajmy, że nie są to łatwe rozmowy. Pozyskanie obecnie podmiotów do współpracy jest szalenie trudne. Nas cieszy przede wszystkim to, że udaje nam się przekonać do kontynuacji współpracy te podmioty, tych sponsorów, którzy do tej pory wspierali Stomil Olsztyn i przedłużamy te umowy, co daje wsparcie klubowi również finansowe. A nad kolejnymi kontraktami, umowami sponsorskimi cały czas pracujemy. Sukcesy, ja myślę, że po jednej rundzie, tym bardziej tak szalonej rundzie, trudno tutaj mówić o jakichś sukcesach. Było wiele działań podjętych w obszarach organizacyjnych klubu, których tak naprawdę nie widać, bo kibice przede wszystkim obserwują funkcjonowanie pierwszego zespołu i wyniki sportowe. To jest jakby głównym czynnikiem i efektem pracy, ale klub piłkarski to nie jest tylko drużyna, która wychodzi na boisko. No dobrze, ale ja pociągnę trochę ten telefon od naszego widza.
bo trudno nie odnieść wrażenia, że w pewnym momencie zrobiła się wokół ciebie duszna atmosfera. I ty jako osoba inteligentna, bo za taką cię uważam, musiałeś sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego oni mnie nie lubią w tym Olsztynie? Niektórzy. Nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy. I pytanie moje brzmi, skoro sobie zadałeś to pytanie, to jaka padła odpowiedź? No bo nie wierzę, że przeszedłeś nad tym do porządku dziennego, bo byłoby to nieroztropne po prostu. Znaczy, przede wszystkim ja nie prowadzę statystyk, ile osób mnie lubi, ile osób mnie nie lubi, bo spotykam... Na przykład mnie prawie nikt nie lubi. Z moich statystyk wynika, że 84% osób mnie nie lubi. No to gratuluję w takim razie. To jest niezły wynik, tylko Wojtek Kowalczyk ma lepszy w tym kraju. Jak podziel się w takim razie źródłem, które prowadzi takie badania, może też przeprowadzę w Olsztynie, spotykam się z wieloma objawami sympatii, czy też ocenami działań, które są pozytywnymi ocenami tego co robię w klubie Stomil Olsztyn. Nie tylko ja, bo tutaj cały sztab ludzi współpracuje ze mną i tutaj przy tej okazji chciałbym ich pozdrowić i podziękować za ten okres intensywnej ponad siedmiomiesięcznej pracy, z których to 7 miesięcy, tak naprawdę 3 miesiące byliśmy w zawieszeniu, bo wiemy, jaka była sytuacja. I jeśli miałbym koncentrować się tylko na tych, powiedzmy, głosach niepochlebnych, to ja bym swoją aktywność w piłce nożnej, w świecie piłki nożnej powinien skończyć pewnie po pierwszym meczu, jaki rozegrałem jako jeszcze trampkarz, bo wtedy dostałem 8 bramek, a poprzeczka, do której próbowałem doskoczyć, była w chmurach. Więc normalną rzeczą jest to, że jeśli chcesz się rozwijać, jeśli chcesz osiągać sukcesy, no musisz nauczyć się przede wszystkim radzić sobie z porażkami i wyciągać z nich wnioski. Ja to już przerabiałem na boisku, bo rolą bramkarza na boisku jest gaszenie pożarów. Popełniony błąd przez bramkarza jest błędem najbardziej eksponowanym. I myślę, bardzo blisko tutaj jest, jeśli chodzi o funkcjonowanie, do roli prezesa, który również ostatecznie to on ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w klubie. Nawet jeśli ta sytuacja nie do końca była od niego zależna, ale ja się z tą odpowiedzialnością godzę i jeśli dochodzi do sytuacji, w której został popełniony błąd, to ja to biorę na siebie, bo ja za to odpowiadam. No to jest taki program, w którym możesz wytłumaczyć każdemu kibicowi z osobna, ale też wszystkim naraz, że być może rzeczywistość jest trochę inna niż sobie wyobrażają. Prawdopodobnie tak, bo generalnie intensywność pracy, działań na stanowisku prezesa, no, raczej nie pozwala na to, żeby analizować, czy ktoś cię lubi, czy ktoś cię nie lubi. Po prostu jest praca do wykonania, jest tyle działań, które bardzo często procesów na siebie, które na siebie się nakładają, że tak naprawdę nie ma czasu momentami na refleksję i w tym natłoku tych działań również dochodzi do błędów. To jest komunikacja, to jest też kwestia podejmowania decyzji przez osoby w strukturze klubu. Gdzieś tam dochodzi do różnych kolizji. No a ze względu na to, że klub Stomil Olsztyn cieszy się dużą popularnością lokalnie wśród kibiców, no to te błędy są eksponowane. To jest normalna rzecz, ja się z tym godzę, ale tak jak miało to miejsce w ostatnich miesiącach, dochodziło do różnych sytuacji, były różne reakcje środowiska kibicowskiego, ale akurat było to moją inicjatywą od pierwszych dni tak naprawdę funkcjonowania w roli prezesa Stomil Olsztyn. Zaproponowałem kibicom spotkania, grupie kibiców, regularne spotkania, na których to rozmawiamy o różnych tematach, o bardzo ciężkich, niejednokrotnie tematach, ale właśnie tylko w taki sposób, poprzez rozmowę, poprzez dialog, jesteśmy w stanie wypracować coś wspólnie dla klubu Stomil Olsztyn, na zasadzie takiej, że każdy się pod tym podpisze i będzie się z tym identyfikował. Kto się tym razem nas zadzwonił? Siema, Kuba z okolic Nowego Sącza z tej strony. Mam dwa pytanka takie do was. Pierwsze do pana Wojtka. Najlepszy piłkarz, przeciwko jakiemu grał, oprócz meczu z Portugalią, i najlepszy, z jakim grał? Słyszymy się? Tak. A do ciebie, Stanem, mam takie pytanie, bo do tego karbownika. Kiedy myślisz, że będzie jakieś potwierdzenie? No i tutaj jeszcze jedno pytanie, bo jutro Wisła ma potwierdzić bukwę, nie? To o tym myślisz, jaka klauzula według ciebie wchodziła w grę? I ja się rozłączam, nie będę... Wojtek, dziękuję bardzo. Wojtek, najlepsi piłkarze? Najlepsi piłkarze, paru ich było, bo miałem okazję grać przeciwko Ibrahimowiczowi, Figo, Ronaldo, no to wiadomo, Portugalia.
też wielu rosyjskich zawodników, Arszawin, Kierżaków, Wagner Lov, to akurat Brazylijczyk, który występował w barwach CSKA, Olicz, przeciwko Lewandowskiemu nie grałem, tylko na treningu reprezentacji Polski, ale wtedy to był jeszcze ten Lewandowski. Tym Lewandowskim był jeszcze Mariusz Lewandowski, a Robert Lewandowski był tym... Lewandowskim drugim. Drugim Lewandowskim, tak. Więc trochę tych nazwisk się pojawiło. Miałem okazję grać przeciwko Łukaszowi Podolskiemu. No, było tych postaci wiele. No, jest to ciekawe doświadczenie i powiem szczerze. Miałeś kiedyś coś takiego, że ktoś cię faktycznie czymś zaskoczył, że wiedziałeś, że jest dobry, ale nie, poszła, piłem, już, o Jezu, czegoś takiego nie widziałem, nie? Wiesz co, był taki mecz w Lidze Mistrzów ze Sportingiem Lizbona, w meczu domowym w Moskwie. I w sytuacji praktycznie z zerowego kąta, gdzie tam musiałem skrócić kąt na nich, bodajże był wtedy w sytuacji 1-1 i wygoniłem go do linii końcowej, mówiąc kolokwialnie, i byłem przekonany, że on tej piłki nie sięgnie, a on praktycznie z zerowego kąta tą piłkę wygarnął i skierował ją do bramki. Jeszcze pamiętam, jeden z moich środkowych obrońców ofiarnie próbował przeciąć od piłki takim lotem na dużej wysokości i odległości i wylądował za reklamami, za bandami reklamowymi, a piłka wylądowała w siatce. Byłem przekonany, że on po prostu nie dobiegnie do tej piłki, bo można powiedzieć, czubkami palców ją wygarnął. Także to są właśnie z mojej perspektywy jako bramkarza te mecze na najwyższym poziomie były najbardziej przyjemne, bo wtedy ta gra dzieje się w bardzo szybkim tempie, jest duża intensywność, ale ona jest taka przejrzysta. Poza tym poziom koncentracji w takich meczach zawodnika, tym bardziej bramkarza, jest dużo wyższy, więc masz wrażenie, że wiele rzeczy dzieje się dużo wolniej, że to wszystko po prostu ogarniasz. Czyli mecze Ligi Mistrzów ci się dłużyły? W zależności od wyniku, bo były też takie, że się dłużyły. Pamiętam pierwszy mecz w grupie z Bayernem Monachium na wyjeździe do przerwy 0-0 i byliśmy tą drużyną, która stwarzała lepsze sytuacje, korzystniejsze. Dwa razy sytuacja sam na sam jednego z naszych zawodników z Oliwierem Kanem, a po przerwie spunktowali nas bodajże w 15 minut. Ale oni już dysponowali wtedy tą aktywną analizą meczu w szatni, już widzieli, że nasz lewy skrzydłowy włącza się bez asekuracji. Tak naprawdę. Myślisz, że ta analiza zagrała tak, główną rolę? Od razu z tej samej strefy nas zaatakowali po ofensywnych działaniach naszego skrzydłowego. To było po prostu aż tak przejrzyste i bolące. Ja już widziałem, co się wydarzy, a nie byliśmy w stanie nic zrobić. Nie byliśmy w stanie zareagować. Także to są takie doświadczenia, które też pokazują, jaka jest różnica w poziomie pewnych zespołów, klubów, także to było też ciekawe doświadczenie. No dobrze, ja krótko odpowiem. Wydaje mi się, że kwestia Karbownika i Napoli to jest około tygodnia, 10 dni i powinna być jakaś finalizacja. Co do kontraktu Adama Buksy, nie będę zgadywał, bo nie wiem, na jakich warunkach Wisła go zamierza, na jakich go przedłużyła tak naprawdę i co będzie tam ogłoszone, ale na pewno to piłkarz rozdawał karty, a nie klub, więc siłą rzeczy Buksa, czy też tata Adama Buksy, tylko Aleksandra Buksy, ugrał to, co chciał ugrać. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Dobry wieczór, Michał z Radomia z tej strony. Ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że nie mówi się kura KO, tylko kura SAU. O, dziękuję to bardzo. Na przyszłość. A druga rzecz, mam takie pytanie. Do miał mniej okazji wywieźć na debila, ale ciągle dużo jednak. Nie jesteście debilami, tylko po prostu tak chciałem powiedzieć. Dzięki, a miłe. Druga rzecz, to chciałem zapytać was, jak co uważacie na temat występu Legii? Nie wiem, czy było to pytanie, bo niedawno dołączyłem. Jak to jest możliwe, że klub, który w ekstraklasie całkiem w miarę na poziomie grał w poprzednim sezonie i przyjeżdża taki klub jak jakiś połamatorski Linfield i ta Legia nie jest w stanie zbudować żadnej konkretnej akcji i nie radzą sobie, kiedy stoi 10 chłopa przed polem karnym i nie mogą kopnąć na bramkę. Dopiero przypadkowo ten, nie no dobra, przypadkowo to może nie, no ale ten Kante strzela w 80 minucie. Ja nie potrafię tego zrozumieć. Dobra, już się rozłączam i udanego programu, życzę, dobranoc. Dziękujemy. Dzięki. Bardzo, pozdrawiamy. Pozdrawiam. Czyli Legia, jak to możliwe? Linfield, jak to możliwe?
Piłka nożna zna różne przypadki i nie zawsze faworyci wygrywają w pojedynkach, albo też nie te statystyki przedmeczowe. Naprawdę nie potrafił grać piłkę. Okej, okay, no ale każdy potrafi przeszkadzać na swój sposób i to był taki mecz, że drużyna gości po prostu próbowała przeszkadzać, jak tylko potrafiła Legii grać w piłkę. No i to są takie mecze, szczególnie na tym etapie, gdzie po prostu kwestia pierwszej bramki rozstrzyga ten mecz już całkowicie, później padają następne. Widzieliśmy, ja powiem szczerze, oglądałem ten mecz tylko fragmentami i widziałem z jaką determinacją, ale też bez żadnej kalkulacji atakowali zawodnicy drużyny gości, piłkarzy Legii, czy też w sytuacjach, gdzie próbowali odbierać piłkę, no to było takie, no rzeczywiście takie trochę podwórkowe granie, ale to był jedyny atut tego zespołu. Ktoś się na przykład dziwi, że takie zespoły bardzo dobrze bronią w przystałych fragmentach gry, ale musimy też wziąć pod uwagę, że te zespoły zazwyczaj to są główne fragmenty gry w ich meczach, więc one najczęściej znajdują się w tych fragmentach gry, więc mają najlepiej te elementy opracowane. I to jest taka niewdzięczna sytuacja, no bo Legia, Mistrz Polski to powinni rozjechać, jeden klub, drugi klub. Piłka nożna wiemy, że troszeczkę inaczej funkcjonuje i na nie razie da się tak... Na razie na wysokości stanął polski sanepid. Dzięki niemu gramy dalej przede wszystkim. W drugiej kolejności Legia Warszawa, w trzeciej Linfield coś tam poprzeszkadzało. I tak zostawmy. Słuchaj Wojtek, mam tu taką kartkę. Nasi widzowie zaraz zobaczą to na ekranie. Akcja najlepsze przed nami. To jest akcja zbiórki pieniędzy, sprzedaży udziałów w klubie. Robiła to Wisła Kraków w przeszłości i z wielkim powodzeniem sprzedała chyba w jeden dzień. Crowdfunding w jeden dzień sprzedała udziały za 4 miliony złotych. Stobil Olsztyn jeszcze Wisłą Kraków nie jest, nie ma takiej społeczności wielkiej za sobą, ale też chce swoje pieniądze zebrać. Jak widzimy na razie 80 tysięcy złotych zebrane, ale to dopiero początek tej akcji. Chcecie zebrać 2 miliony złotych. Cena jednej akcji to 25 złotych, więc nawet jeśli być może są tacy ludzie w Polsce, którzy będą zbierali udziały w klubach piłkarskich. Są ludzie, którzy zbierają znaczki pocztowe, to być może ktoś stwierdzi, że będzie z czasem miał udziały we wszystkich możliwych klubach piłkarskich w Polsce i ma okazję, żeby mieć klub numer 2, czyli Stomil Olsztyn. Powiedz mi, co otrzyma taki kibic, który będzie chciał wam pomóc? Rozumiem, że tak wynika z tego, co piszecie, że są to pieniądze, które miałyby wam pomóc w awansie do ekstraklasy, ale czy 2 miliony złotych pomogą w awansie do ekstraklasy? Gdyby udało się zebrać te 2 miliony, no bo do tego jednak kawał drogi. Znaczy z tych 2 milionów złotych jest podział, bo są 3 cele w zbiórce i jest podział w stosunku 60-20-20%. Pierwszy cel, jako główny cel, to jest wzmocnienie kadry zawodniczej, jak również szkoleniowej i inwestycja w nowe technologie, które mają usprawnić procesy treningowe w zespole, w klubie. Te technologie już są wdrażane, już nawiązaliśmy współpracę z firmą Katapult. Korzystamy z systemu monitoringu obciążeń treningowych, więc to jest taki już pierwszy krok. Oczywiście kadra, podniesienie konkurencyjności wewnątrz zespołu to jest istotny element, który ma wpłynąć na podnoszenie poziomu sportowego zespołu, w efekcie przełożyć się na wynik zespołów Fortuna pierwszej lidze, jak również no, tu wzmacnianie szeregów sztabu szkoleniowego. Teraz wiemy, jak bardzo rozbudowane są sztaby obecnie w Stomilu, w kadrze pierwszego zespołu Stomilu Olsztyn pracuje pięciu trenerów, jest trener Adam Majewski, jest 3 asystentów i trener asystent, trener bramkarzy, więc to jest dosyć rozbudowany sztab, ale patrząc na sztaby klubów ekstraklasy, czy też na to, żeby usprawnić i spowodować, żeby proces treningowy był jeszcze bardziej efektywny, no to potrzeba tych ludzi więcej i oczywiście inwestycja w kadry szkoleniowe, czyli rozwój, podnoszenie ich kwalifikacji.
kwalifikacji, kompetencji, to też jest dla nas bardzo istotne. Kolejnym celem jest inwestycja w infrastrukturę i tutaj to jest niezbędny element, jeśli chodzi o proces treningowy zespołu seniorskiego, zespołów młodzieżowych, ale również zespołów akademii. Obecnie w tych ostatnich miesiącach, jeszcze przed pandemią, mieliśmy osoby, które funkcjonują na co dzień w strukturach akademii. Mówię tutaj o osobie Mirka Lubasa, koordynatora Akademii Stomilu Olsztyn. Mirek bardzo szybko zweryfikował wszelkie możliwości infrastrukturalne miasta Olsztyn, jak również otoczenia i potencjalne możliwości lokalizacji gruntów, na których ewentualnie można by przeprowadzić inwestycje w kierunku powstania bazy sportowej. I tutaj na ten cel również część środków zostanie przekierowana, przede wszystkim na opracowanie koncepcji, pozyskanie gruntów, czy też podpisanie stosownych umów, później opracowanie projektu budowlanego centrum szkoleniowego. I kolejny cel zbiórki to wzmocnienie struktury akademii, czyli dalej tutaj idziemy w kierunku poprawiania warunków rozwoju dla młodych zawodników. Mówimy tutaj o zbudowaniu modelowego programu współpracy z lokalnymi klubami, akademiami i z klubami w regionie, odbudowania tego wizerunku klubu Stomil Olsztyn, jeśli chodzi o te relacje, gdyż region Warmii i Mazur, patrząc na kadrę zespołów pierwszej ligi Ekstraklasy, jest bardzo takim żyznym regionem. Z tego regionu wychodzi wielu zawodników. No niestety w ostatnich latach oni częściej trafiali do kadr innych zespołów niż do kadry pierwszego bardziej zespołu. Bardziej Jagiellonia niż Stomil Olsztyn. Także to pokazuje, czy też Wisła Płock, to pokazuje, kto korzystał z potencjału zawodniczego tego regionu. A Michał Brański, czyli współwłaściciel Wirtualnej Polski, nie mógłby tych 2 milionów tak sobie z tylnej kieszeni wyjąć, położyć i powiedzieć, macie? No nie, to byś musiał Michała Brańskiego zapytać. Michał Brański. A może już, go pytałeś, już Michał, wyjął, nie masz już 2 milionów? Wyjął i położył w momencie wejścia do klubu przy przejęcia większościowego akcjonariatu. To już był pierwszy etap inwestycji. Przede wszystkim ten krok pomógł klubowi Stomil Olsztyn wyjść na prosto, jeśli chodzi o stabilizację finansową. I rozpoczęło to nowy etap w tym klubie, nowy rozdział. Wiadomo rzeczą jest to, że przeszłość klubu Stomil Olsztyn, historia wymagała dużych nakładów pracy. Ta praca została wykonana w roku 2019. Tak jak powiedziałem, pojawienie się Michała Brańskiego jako głównego inwestora, oczywiście przy wsparciu i współpracy z miastem i sponsorów lokalnych, umożliwia właśnie to, że klub dalej rozwija się, następuje transformacja, zmiany nie tylko w kadrze pierwszego zespołu, ale również w strukturach klubu, akademii. To jest proces, który wymaga czasu, ale również wymaga środków finansowych, stąd też pomysł tej zbiórki, żeby część tych środków zebrać, żeby te środki... No dobrze, to pokażmy jeszcze raz tą grafikę, jeśli możemy, bo nie tak dawno był telefon od jednego z widzów, jakich sponsorów znalazłeś, więc niejako możemy powiedzieć, że znalazłeś już 148 sponsorów, bo tyle osób wzięło udział w tej akcji, odkąd się zaczęła się bardzo niedawno. Próg bólu, czyli próg powyżej, ile trzeba zebrać, żeby w ogóle emisja doszła do skutku, to jest 500 tysięcy złotych, więc myślę, że to się uda. Nie wiem, jak kibice innych klubów, czy chcą być współwłaścicielami akurat Stomil Olsztyn, może chcą, zachęcamy, natomiast wszystkich kibiców Stomilu samego na pewno zachęcamy do tego, żeby takie akcje kupili, bo raz w życiu być może jest okazja do tego, żeby stać się właścicielem klubu w jakiejś części. Tak jak powiedziałeś, że są różne pasje, są ludzie, którzy zbierają znaczki. Inwestycja w akcje klubu piłkarskiego jest, ja wierzę w to, że to też jest inwestycja, będzie to inwestycja finansowa, która spowoduje, że wartość tych akcji będzie rosła, tak? Ale też tutaj jest bardzo ważny czynnik emocjonalny, przywiązania do klubu, czy też właśnie z czystej chęci posiadania akcji danego klubu i świadomości. Jestem akcjonariuszem klubu Stomil Olsztyn, tak? Jestem częścią tej społeczności. I zwolnię Kowalewskiego. Będę miał na pewno głos, kiedyś, Kowalewski, tak. Wracaj do Suwał. Zaproszenie na walne zgromadzenie akcjonariuszy, wtedy taki wniosek staje na walnym i kibice, akcjonariusze, ale też wierzę w to, że to będą kibice akcjonariusze,
podejmują decyzję. No dobrze, strona oficjalna 100 milu, tam przeklikacie się łatwo na stronę Najlepsze przed nami. Zapraszamy. Najlepsze zapraszamy. Wojtek, w ogóle teraz dopiero zauważyłem, zaimponowałeś mi, jesteś pierwszym gościem w historii tego programu, który przyszedł z własnym kubkiem, z kubkiem klubowym, więc ty tak mam w ogóle... Wyjść? Nie, ale tak, mam pytanie, czy tak po Polsce jedziesz z kubkiem i tak. Gdziekolwiek idziesz, to idziesz z własnym kubkiem? Z kubkiem, tak? Z telefonem, z komputerem. Jakbym cię do restauracji zaprosił z kubkiem, byś swoim przyszedł, powiedział, żeby tu ci nalać piwa? No, myślę, że nikt mnie nie wyprosi z takim ładnym kubkiem z restauracji, także... Nie, po prostu to rzadkie, no tak, że ktoś z kubkiem swoim jeździ. Ale podoba mi się. Naprawdę, no. Zaimponowałeś mi, że pomyślałeś o takim szczególe. Wziąłem komputer, bo w pasjansa sobie pogrywam w międzyczasie, także... No rozumiem, ja też, więc możemy w statki zagrać. Okej, zaczynamy. Odbieramy telefon, halo? Witam, Adrian z Olsztyna. Mam dwa pytania do pana Wojtka. Pierwsze, czy będzie remont trybuny odkrytej? I drugie, czy są jakieś przewidywane jeszcze transfery ofensywne? Wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam. Remont trybuny. Jesteśmy na etapie analiz i przygotowania koncepcji ostatecznej, jeśli chodzi o zmiany na trybunie. Tutaj jest jak dużo... będziecie za długo analizować, to ona się zawali. Właśnie nie. Widzisz, tutaj konstrukcja jest bardzo, tak? Bardzo zdrowa, chociaż cały czas pod kontrolą. Wygląda, jakby się miała jutro zawalić. Ten stadion ma swój urok. On wierzy w to, że on będzie ekstra urok, piękniejszy po tych zmianach. W tej chwili prowadzimy te konsultacje. Jest pomysł na to, jakie zmiany powinny nastąpić na tej trybunie, żeby ona spełniała wymogi gry w ekstraklasie i wymogi licencyjne. Oczywiście tutaj potrzebny jest czas i dużo uzgodnień, głównie jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa, bo jest to obiekt, na którym będą znajdowali się ludzie, mam nadzieję, wypełniony po brzegi. I w tym momencie rozmawiamy z firmami, które specjalizują się w tym obszarze. No i liczymy na to, że ten proces nie będzie się w czasie przyciągał zbyt długo. Teoretycznie do końca roku kalendarzowego powinniśmy już te działania podjąć w kierunku realizacji tych planów. Zobaczymy, z jakim to będzie. Czyli mówiąc krótko, kiedy ten stadion zacznie wyglądać jak stadion, a nie gruzowisko? Wkrótce. Jakbyś miał datę jakoś podać? Nie jestem w stanie określić daty, bo jest tyle zależnych wątków, które po prostu będą wpływały na ten termin realizacji. Nie jestem w stanie w tej chwili na to odpowiedzieć. No. Ale zgodnie z umową inwestorską z miastem powinno się odbyć się to do końca roku kalendarzowego. Do końca roku kalendarzowego, czyli jednak jest jakiś konkret. Kręciłeś, ale kręciłem, aż wykręciłem. I dobrze. Następny telefon, rozumiem. Tak jest. Kto się do nas zadzwonił? Witam, Adrian z Warszawy z tej strony. Witam. Panowie, mam po jednym pytaniu do każdego z was. Po pierwsze, Krzyśku, jak wiemy, Koeman został trenerem Barcelony. Co sądzisz o tym wyborze? Czy to twoim zdaniem optymalny wybór, a jeśli nie, to jakiego miałbyś kandydata, jak to widzisz? I pytanie do pana Wojtka, jak pan Wojtek wspomina mecz z Portugalią słynny? Wojtek, zawsze. Ale poddaje się? Nie. A jesteś w gronie socjus? Jestem. No, czyli może wybierać trenera? Mogę wybierać. To jak ty wybrałeś? Nie, mogę wybierać prezydenta, nie trenera. Trenera już nie? No, szkoda. No dobrze, czyli Portugalia. Mhm. Jak wspominam, no, mecz ciekawostką tego meczu jest to, że przede wszystkim wspominam odprawę przedmeczową trenera Bernhakera, który o drużynie Portugalii mówił nam dokładnie 15 minut. Skończył to mniej więcej takim stwierdzeniem, mówił: słuchajcie, co ja wam będę mówił, jak gra Ronaldo, jak gra Figo i inni zawodnicy, porozmawiajmy o tym, jak my będziemy z nimi grali. I plan był bardzo prosty, wynikało to też z obserwacji przeciwnika. Trener Bernhaker powiedział tak: jeśli do 20 minuty będziemy w stanie im strzelić bramkę, to ten mecz możemy wygrać, głównie ze względu na to, że Portugalczycy, znając swoją siłę ofensywną, swoją siłę jako zespołu, bardzo długo wchodzą w mecz. Jeśli wykorzystamy ten moment pierwszych 20 minut i zaskoczymy ich agresywnością, nie zostawimy im przestrzeni w środkowej strefie boiska i będziemy szybko przychodzili do kontrataków, to ten mecz wygramy. I tak w rzeczywistości się stało, bo tak, jeśli kibice pamiętają, podejrzewam, że wielu pamięta. Szybkie dwa gole Smolarka do przerwy, jeszcze kilka sytuacji, z których powinny płać bramki po przerwie również, więc to był no taki... W sumie tam nie miałeś za dużo roboty. Tak naprawdę. Właśnie nie miałem, o co chodzi, że tam nie było... Strzał celny padł w 94 minucie i to była bramka.
Była sytuacja, gdzie kilka razy musiałem interweniować na przedpolu, gdzieś tam skróciłem kąt w sytuacji 1-1 Ronaldo. Próbował zmieścić piłkę, nie udało mu się. Ale to był taki mecz. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani mentalnie, byliśmy bardzo dobrze przygotowani taktycznie i po prostu no, wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić. I mecz się fajnie ułożył i całą taką namiastką tego meczu było to, w jakim stylu myśmy grali. Myśmy po prostu grali fajną piłkę. Słuchaj, tu ktoś na czasie rzucił dobry pomysł na stadion 100 mil Olsztyn, co z nim zrobić. Jakby zaproponować Tomowi Krusowi go, wiesz, do nowego Mission Impossible. Z mostem nie poszło, a może ze stadionem byłoby łatwiej. No ale to co, to chyba za łatwo było do Toma Krusa, nie? On tam ma większe Mission Impossible niż stadion 100 mil Olsztyn. No to jest taki klimat retro, ja uważam, że... Retro ma swój urok. Ma retro, ja nie wiem, wraca, tak? Nie wiem, jak twój dom wygląda, musisz jakieś zdjęcie wysłać. Czy podobnie jak stadion 100 mil, że mój klimat retro, mój dom ma swój urok. Nie został wybudowany w latach 50. Także. Dobrze, a do mnie było pytanie o Kumana. No mówiąc szczerze, nie jestem zachwycony tym wyborem, gdyż mam wrażenie, że... jest to kolejny wybór trenera Barcelony polegający na tym, że w pierwszej kolejności zastanawiamy się, czy facet grał w Barcelonie. Jak grał, no to już ma wielkiego plusa. Mi się wydaje, że to nie, że klub jest w takiej sytuacji, że dzisiaj to nie powinien być decydujący czynnik, czy ktoś jest byłym piłkarzem Barcelony, czy nie jest, tylko trzeba znaleźć najlepszego fachowca na rynku, który po prostu weźmie to za mordę. Czy Kuman weźmie to za mordę? Za mordę weźmie, ale czy będzie miał pomysł, co z tym dalej zrobić, jak już to weźmie za mordę? To nie mam takiego przekonania, gdyż jego cała kariera trenerska raczej sugeruje, że nie jest to trener, który coś wielkiego potrafi zbudować. Najlepszy okres miał teraz z reprezentacją Holandii, natomiast klubowo to szło mu bardzo, bardzo tak sobie. No. Masz podobne zdanie? No jeśli kibice wybierają prezydenta klubu, więc teoretycznie gdzieś tam prezydent bierze pod uwagę głos kibiców, może wybierając trenera, i też ten wątek przynależności wcześniejszej klubowej jako zawodnika jest istotny. Ale oczywiście no, trener przede wszystkim broni się pracą i wynikami. Czy te wyniki przyjdą w Barcelonie za kadencji trenera Kumana? Mówiąc krótko, już mam dosyć słuchania tego, że jakiś trener ma DNA Barcelony, bo ja bym wolał, żeby ten trener miał po prostu szafę pełną pucharów. Ale widzę, że jesteś taki trochę przytłoczony tą wizją, tą perspektywą pracy trenera Kumana. No ja nie jestem kibicem Barcelony, więc nie będę tutaj podzielał twojego pesymizmu. Ale życzę więcej optymizmu. Odbieramy telefon. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Witam panie Wojtku. Witam. Ja mam takie pytanie, w zasadzie to dwa. Jedno takie trochę na śmieszne, jedno na poważnie. Może zacznę od tego na poważnie. Jestem, pochodzę z Warszawy, pochodzę z Mazur, mieszkam w Warszawie. I no, to mi zawsze było bliskie mojemu sercu. W związku z tym mam pytanie, no dosyć długo już siedzę w sprawach klubu. No, jestem zaznajomiony z tym, co się dzieje w klubie. Na odległość, ale to poczekaj, ja ci zrobię test. Poczekaj, ja ci zrobię test. Dobra. Który piłkarz w 100 mil strzelił 2 gole w meczu z Legią, wygranym przez Legię 3-2 w latach 90. na Łazienkowskiej? 3-2? Który to był rok? 9-4, 9-5, coś takiego. 9-4, 9-5? Który to był nik w 100 milu? 100 milu, tak. Kurczę, nie wiem, ale wiem, że w meczu, który był ciekawszy moim zdaniem, w Olsztynie, 3-3, remis z Legią, strzelił Zejer, Czereszewski i Tomasz Sokołowski też. Tak, dobrze, ale to nie pamiętasz, to ci podpowiem, Cezary Baca. No nie pamiętam, a kto strzelił wtedy? Cezary Baca. No kurde, no to zagięłaś mnie teraz, no. Taka moja krótka satysfakcja, dobra, mów dalej, przepraszam. Mogę do pytania przyjść? Tak. W każdym razie... No ja wielkie nadzieje żywiłem po tym, jak prezes Brański, Michał Brański przejął klub i pan prezes zajął stanowisko, jakie teraz piastuje. No tyle, że widzimy na wszystkich 100 milu, mi się wydaje, że ostatnio trochę takie mają déjà vu z okresu prezesa Borkowskiego, kiedy to no, był sezon
który nawet wyglądał całkiem sympatycznie. Powiedzmy, wyniki były, ale potem okazało się, że najlepsi zawodnicy poszli na wyprzedaż. Teraz mamy podobną sytuację. Odszedł Siemaszko, odszedł Sobczak, odszedł Kubań, który był bardzo związany z klubem, może nie był jakimś wybitnym piłkarzem, ale naprawdę tam gryzł tą murawę i starał się. No i jakiś wybitnych transferów nie widać na horyzoncie. Nie są to ci zawodnicy, którzy przychodzą, to nie wyglądają na jakichś zawodników, którzy mają papiery na to, żeby grać na wysokim poziomie w pierwszej lidze. No tylko ten holenderski zawodnik, ten środkowy obrońca, wydaje mi się ciekawym transferem póki co. Tak nie wiem, do czego to do końca zmierza. Oczywiście życzę wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że sobie w końcu zacznie się dziać jak najlepiej i będzie szansa na rzeczywisty powrót do ekstraklasy. No ale póki co, no to ten nowy Stomil to tak no jakoś tak średnio mi to wygląda. Nie jestem tak aż pełen optymizmu, aż tak bardzo pełen optymizmu jak w momencie, kiedy był ten klub przejmowany przez pana Brańskiego. Ja nie wiem, jak to wygląda tam relacja z panem Grzymowiciem, bo wiem, że on też ma wpływ na to, co się dzieje w klubie, ale no chciałbym wiedzieć coś więcej, jakieś takie no, jakieś słowa podtrzymania duchu, jakiegoś takiego dodania otuchy. Będzie dobrze. Wiary, najlepsze przed nami. To już, a pytanie padnie, czy to słowo otuchy nie, mają takie być? Pytanie, czy jest rzeczywiście szansa na to, żebyśmy wrócili do ekstraklasy na przestrzeni paru najbliższych lat, jak pan to ocenia? No paru lat to jest bardzo dużo, to trzeba też jakoś tak określić z perspektywy. Ja przy pierwszym spotkaniu z Michałem Brańskim usłyszałem, że to jest perspektywa 2-3 lat i klub, generalnie klub Stomil Olsztyn już od najbliższego sezonu powinien włączyć się do walki przynajmniej o miejsca barażowe. Taki jest cel. Na tą chwilę, baraże to walczyła cała pierwsza liga w tym sezonie. To w poprzednim sezonie ze względu na fakt, że spadały 3 zespoły i 6 miejsc było gdzieś tam zaangażowanych w walkę o awans do ekstraklasy. I to jest akurat dobre rozwiązanie. W kolejnym sezonie będziemy mieli tylko jeden zespół spadający z pierwszej ligi. Jeśli chodzi o ten cel, to już powiedziałem, mamy takie szanse jak wszyscy na tą chwilę, bo sezon się jeszcze nie zaczął. Jeśli chodzi o zmiany kadrowe, to zmiany kadrowe po prostu były konieczne. Jeśli chodzi o no, chociażby o zawodników, którzy już w tym klubie mieli jakąś historię, grali od więcej niż sezonu, ale pamiętajmy, że Łukasz Kubań tak naprawdę stracił miejsce w składzie jeszcze za trenera Piotra Zajączkowskiego. On już niespecjalnie chciał korzystać z usług tego zawodnika. Przegrał rywalizację i to jest naturalną rzeczą, że kiedy zawodnik przegrywa rywalizację, kończy mu się kontrakt, to ten kontrakt nie jest przedłużany. Jeśli chodzi o zawodnika Artura Siemaszkę, to tutaj istotnym czynnikiem była sytuacja związana z pandemią. W momencie, kiedy myśmy weszli w ten okres lockdownu w rozgrywkach, a pojawiały się terminy, kiedy można było uruchomić opcję automatycznego przedłużenia kontraktu z zawodnikami i to były terminy kwietniowe. My jeszcze nie wiedzieliśmy, kiedy wrócimy do rozgrywek i czy w ogóle wrócimy. Z każdym z tych zawodników, który miał zapis w kontrakcie, spotkałem się i go uprzedziłem, że te opcje automatycznych przedłużeń nie zostaną wykorzystane, ale jak tylko wrócimy do rozgrywek, to od razu siadamy do rozmów na temat nowych kontraktów od nowego sezonu, ale też widzieliśmy, że jeśli tak stanie, braliśmy to pod uwagę, że jeśli tak stanie, że zawodnicy będą mieli propozycje z innych klubów, to mogą z nich korzystać, ale tutaj innej decyzji podjąć nie mogliśmy, bo tak naprawdę trudno było przyjmować zobowiązania w momencie, kiedy my byliśmy poza rozgrywkami i nie mieliśmy perspektywy powrotu do tych rozgrywek. Transfery, które zostały dokonane do klubu, to jeśli tutaj kolega, który zadawał pytanie, ja myślę, że to jest optymistyczne. Przede wszystkim są to zawodnicy młodzi z bardzo dobrą perspektywą rozwoju, z których większość już potwierdziła swoją przydatność do zespołu. Że są to zawodnicy nieznani, oczywiście, bo to nie są i nie będą do Stomilu przychodzili zawodnicy z pierwszych stron gazet, bo klub Stomil Olsztyn na tą chwilę gra w pierwszej lidze i nie dysponuje topowym budżetem w tej lidze. Mamy średni budżet i my w tym budżecie operujemy. Korelujemy jakość piłkarską
do kosztów utrzymania zawodnika i na tej podstawie podejmujemy decyzje dotyczące wzmocnienia zespołu, cały czas mając na uwagę główne założenia, że przede wszystkim chcemy zachować odpowiednie proporcje pomiędzy zawodnikami młodymi, zawodnikami z zagranicy i zawodnikami doświadczonymi. W momencie, kiedy pożegnaliśmy się z grupą zawodników, a po zakończeniu sezonu 2019-20 to było około 13 nazwisk, wśród nich również zawodnicy doświadczeni, to automatycznie tą proporcję musimy uzupełnić właśnie. No dobrze, to pociągnę cię za język. Powiedziałeś o żegnaniu się z zawodnikami. To był gorący temat tydzień temu czy dwa tygodnie temu. Kary, które daliście zawodnikom za to, że nie przyjechali na swoje własne pożegnanie do klubu. To jest jakiś koncept, którego ja do końca nie rozumiem. Że przede wszystkim... Znaczy, co gorsza, bo ja wielu rzeczy nie rozumiem. Ludzie w Polsce tego nie rozumieją. Okej, ja mam świadomość, że ludzie mogą tego nie rozumieć, bo trudno jest spodziewać się, że wszystko, co się dzieje w klubie, jest publikowane i opracowywane. Bo pewne rzeczy, pewne procesy po prostu muszą zachodzić i opinia publiczna o tym nie wie i nie będzie wiedziała. Jeśli chodzi o tą sytuację, to przede wszystkim kumulacja zdarzeń i ten cały sezon, wznowiony sezon, to był, jeśli chodzi o realia pierwszej ligi, to były wariackie realia i cały czas praca w dużej intensywności, napięciu. Oczywiście to się skumulowało. Na końcu doszło do pewnego, powiedzmy, nazwijmy to tak, źle zrozumianego przekazu. Zawodnicy mają swoją perspektywę na tą sytuację. Ja... No dobrze, ale jaka jest twoja perspektywa? Po co wzywać zawodnika z urlopu, żeby... Znaczy, to nie było wzywanie zawodnika z urlopu. Zawodnicy jeszcze tak naprawdę na urlopy nie wyjechali, bo to była kwestia jednego dnia. Okay. Bo od niedzieli do wtorku to jest jeden dobrze, dzień. Dobrze, ale po co go na siłę wzywać, żeby go pożegnać, jak on już nie ma ochoty? Przede wszystkim no takie było założenie, że spotkamy się w gronie właściciel klubu, ja przyjadą zawodnicy, no w końcu parę lat spędzili w tym klubie i warto jest po prostu uścisnąć sobie dłonie. No jak wiesz, oni nie chcieli, to trzeba ich ukarać za to finansowo? Czy tutaj myślę, że i biorę to na siebie, no, troszeczkę zagrały emocje i ta decyzja być może nie była konieczna. Ostatecznie ci zawodnicy odeszli z klubu Stomil Olsztyn. Ja życzę im powodzenia i wierzę w to, że... Skoro nie była konieczna, to będą te kary, czy już ich nie będzie? Nie, no, po rekomendacji Rady Nadzorczej te kary zostały odwołane, więc zawodnicy mogą... Okej, czyli cię trochę poniosło, rozumiem, to uniosłeś się honorem, a potem... Znaczy, tu nie chodzi o mój honor, chodzi o zasady, którymi ja hołduję i będę hołdował. Tak zostałem wychowany, tak funkcjonowałem przez wiele lat na poziomie piłki profesjonalnej w Polsce i w klubach zagranicznych, no ale okej, no stało się tak, jak się stało, zamykamy temat. Mm-hmm. Odbieramy telefon, halo. Halo, witam. Witam. Z tej strony Szymon z Herola. Jedno pytanie do pana Wojtka. Chciałem się cofnąć do roku 2011 i poznać tą historię z perspektywy pana Wojtka, kiedy już był dogadany z Arką. Jezu, jak ja się cieszę, że ty zadzwoniłeś, bo Marcin Mazur na Twitterze co 4 minuty od godziny i 2 minut zadaje pytanie, dlaczego Wojciech Kowalewski w 2011 roku nie przeszedł do Arki Gdynia. I chciałem już wyjaśnić. Już mi żal było Marcina Mazura, ale tak. Przepraszam, że przerwałem. Pozdrawiam Mazura, dobry świr z Kolonii. I chciałem zapytać właśnie pana Wojtka, jak to wyglądało z jego sytuacji, no bo już był posłowie ze świętej pamięci Andrzejem Przyrzniewskim, klub nawet ogłaszał jego przyjście. No i co się stało, że w tej Gdyni nie wylądował? Znaczy, z mojej perspektywy wyglądało to tak, że były prowadzone negocjacje, były uzgodnione pewne warunki, ale nie był do końca uzgodniony kontrakt. Tutaj inicjatywą przedstawicieli klubu było to, żeby jak najszybciej ogłosić, zakomunikować o tym fakcie dogadania, tak to nazwijmy. Ja byłem temu przeciwny, gdyż uważałem, że jeszcze nie jesteśmy naprawdę dogadani we wszystkich kwestiach i nie preferuję takim rozwiązaniom, że po momencie przedstawienia warunków finansowych czy części warunków finansowych dla zawodnika traktuje się to jako dogadanie i generalnie też swojemu przedstawicielowi, który uczestniczy w tych negocjacjach, przekazałem informację, że no, nie zgadzam się na to, żeby już o tym komunikować
poszła informacja, niepotrzebnie zrobiło się zamieszanie. Ja ostatecznie trafiłem do tego klubu, więc tutaj z mojej perspektywy tak to wyglądało. Nawet nie sądziłem, że ta sprawa po tylu latach wróci, ale pamiętam, jak to było gdzieś tam w mediach opisywane, że ja się wypiąłem na ten klub. No, nie wyglądało to w ten sposób. Po prostu nie były dogadane szczegóły, nie były przedstawione konkretne zapisy w kontrakcie. A no, to tak też to wynika z moich doświadczeń. Podpisywałem wielu umów kontraktowych jako zawodnik i zanim nie zostaje złożony podpis pod kontraktem, to nikt o tym fakcie nie komunikuje, więc to zupełnie nie było moją inicjatywą także. Mhm. Dziękujemy bardzo, że mamy tę sprawę już wyjaśnioną i czat przynajmniej od tego pytania się czat już ochłonął, uwolni. Tak? Wojtek, mam do ciebie pytanie. Gdzie widziałeś większe bogactwo, na Ukrainie czy w Rosji? Tak, ja jakoś nie jestem osobą, która przywiązuje szczególną uwagę do kwestii materialnych. Po prostu to są rzeczy, z których się korzysta. A ja nie mówię o twoim bogactwie. Ale nie, ja mówię jakby o... Mówię o Achmetowie, na co zwracam uwagę, tak? Wiesz, no. I to nie robi na mnie jakoś większego, nie robiło większego wrażenia. Pychać do Achmetowa i już... wolę uroczkliwy stadion 100 mil Olsztyn. Ale to nie ma nic wspólnego jakby z bogactwem. No to, że akurat Szachter Donieck... Powiem tak, ja grając w Szachtarze Donieck grałem na stadionie bardzo zbliżonym konstrukcyjnie do tego, który obecnie ma 100 mil Olsztyn, bo to była ta sama epoka. Stadion, nowy stadion Szachtara Donieck to już jest kolejny etap rozwoju tego klubu, którego ja w tym klubie nie zastałem. Jeśli chodzi o możliwości finansowe osób, które są właścicielami klubów na Ukrainie, w Rosji, no to są zbliżone, tak, możliwości finansowe. Ale to nie jest tak, że raptem tym przepychem kuje w oczy. Ja wiem, jakie jest postrzeganie tego rynku i Ukrainy i Rosji tutaj przez wielu ludzi w Polsce. I rzeczywiście może to niektórych szokować, jakie są rozbieżności, jeśli chodzi o zamożność warstw społecznych w jednym i w drugim kraju. I wielokrotnie to jest po prostu przepaść, tak? Ale czy to mnie w jakiś sposób szokowało, czy ja to w jakiś sposób identyfikowałem, że to jest jakieś bogactwo? No wiesz, ale to był dla ciebie jednak szybki przeskok. Pamiętam, przyjechałeś do Legii Fiatem 125P, tak. Czerwonym. Czerwony Maserati. Tak, czerwony Maserati. Przelatywał nad górką. Ale mimo wszystko jednak Fiat, a nie Maserati. Dla mnie Maserati. A po chwili byłeś, wiesz, no, piłkarzem grającym dla jednego z najbogatszych ludzi w Europie. Więc przeskoczyłeś nagle kilka dobrych schodków w tej hierarchii życiowej. No ale nie wiem, no, raczej nie w głowie mi się jakoś specjalnie nie poprzestawiało z tego faktu. Nie wiem, z czego to wynikało, ale od początku jakoś taką miałem umiejętność dysponowania tym potencjałem finansowym, którym wypracowywałem na boisku. Nie powiem, że mam dużą umiejętność do inwestowania, bo na to tak naprawdę nie starczało czasu. I w jaki sposób w miarę ten kapitał, który na boisku wypracowywałem, starałem się ulokować, zabezpieczyć na przyszłość i też dysponować w nim w taki sposób, żeby go po prostu nie trwonić. I stąd też może ja nie zachwycałem się kwotami kontraktowymi i innymi historiami, tylko po prostu dla mnie cel sportowy, mojego sportowego rozwoju jako zawodnika był najważniejszy. Też ta historia odejścia mojego z Legii nie wyglądała tak, jak to wielokrotnie było przekazywane, bo ja z Legii odchodzić nie chciałem. To przede wszystkim Legia potrzebowała tego transferu, a ja chciałem zostać i dokończyć sezon z Legią, bo widziałem, że... Ale co chciałeś zostać, bo Szachtar jeszcze nie był tym Szachtarem? Nie, chciałem zdobyć Mistrzostwo Polski z Legią i to jest tak naprawdę... brakowało mi tego, cały czas czułem taką potrzebę. Zdobyli bez ciebie, możesz sobie zapisać, no masz zapisane to mistrzostwo. Tak, no i w tym samym sezonie zdobyłem z Szachtarem Donieck Mistrzostwo Ukrainy, Puchar Ukrainy. Całkiem niezły sezon. Całkiem niezły sezon, tak, ale mimo wszystko... Ty potem już nigdy nic nie wygrałeś poza tym sezonem, patrz. No, bo nie grałem w Totolotka. Przepraszam, że musiałem ci zmodzić, ale tak patrzę, mówisz, że dwa mistrzostwa w jednym roku, a to patrzę no potem pusto. Słuchaj, raz a dobrze, nie? No tak, no lepiej tak niż w ogóle. Niektórzy, wiesz, tam, dłubią i nie nadłubią. No tak. Także nigdy się nie porównywałem. Uważam, że każdy ma swoją drogę,
Trzymam ten kubek i tak nie dałeś mi napić się wody, muszę gadać cały czas. Każdy ma swoją drogę i ja podziwiam ludzi, którzy realizują się w każdej przestrzeni, tylko w piłce nożnej. I naprawdę cieszę się sukcesem innych, bo widzę i wiem na swoim doświadczeniu, przykładzie, ile trzeba odnieść porażek, żeby odnieść sukces. Wielu ludzi, to jest właśnie ta cała przestrzeń internetowa, którą dzisiaj obserwujemy, te czaty, hejty i tak dalej. To dla mnie to jest grupa ludzi, która po prostu boi się porażki, boi się zmierzyć z wyzwaniem i łatwiej im jest oceniać czyjeś życie niż zająć się swoim. I to jest tak naprawdę przykro. Można tak, z mojej perspektywy mi jest szkoda tych ludzi, ja im współczuję, że nie zdobyli się nigdy na odwagę, żeby po prostu zmierzyć się z wyzwaniem. Nawet, nie wiem, wejściem na trzepak, na drzewo, cokolwiek zróbcie ze swoim życiem. Niech wejdź na drzewo. Super pomysł. Na drzewo, tak. No jest ryzyko, że możesz spaść. Nie? Ja za mało lata wchodziłem na drzewo z kumplami. Wielu, ja też kiedyś byłem. Wielu próbowało nauczyć się latać, no nie nauczyło się, ale to jest zawsze jakieś doświadczenie. Później, wiesz, idziesz dalej, przekraczasz granice. No, to jest też istotą sportu, rozwoju. My jako sportowcy profesjonalni mierzymy się z tym co tydzień. Jest kumulacja i weryfikacja tak naprawdę każdego dnia, a to cię rozwija, tak? Przekraczasz granice. Ja usłyszałem od jednego z piłkarzy z Tomin Łocznym, byłego już, że on źle sobie radzi z rywalizacją. I ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć tak naprawdę. Mówię, a czy ty jesteś pewien, że to jest ta branża, w której chciałbyś działać? No bo w sport to jest ciągła rywalizacja i konkurowanie ze wszystkimi. Także no jak inaczej można sobie wyobrazić profesjonalny sport bez rywalizacji? No ale no, takie przypadki się zdarzają i cóż, no, może brakuje świadomości. Dlatego grał w Stomilu Olsztyn, a nie gdzieś wyżej. No. No dostałem szacunki jakby dla Stomilu, nie jest to szczyt marzeń. Grał w Stomilu Olsztyn. Piłkarzy na świecie. Odbierzemy telefon i zaraz potem pociągniemy ten wątek ukraińsko-rosyjski, bo mnie ciekawi. Halo? Tak, witam. Cześć panowie. Słuchajcie? Cześć, witam. Cześć, witam. Witam z tej strony Michał Suwałk. Pozdrawiam pana, panie Wojciechu, pana Bakałarzewo. Bardzo miło. Mam takie dwie kwestie. Jedno pytanie do pana Wojciecha, drugie pytanie do pana Krzysztofa. Panie Wojciechu, panuje opinia, że z niewiadomych względów nie jest panu po drodze z działaczami Wigier oraz prezydentem Czesławem. No pewnie z tego tematu pan pewnie mimo formuły Hyde Parku nie będzie chciał rozwinąć się, natomiast zapytam, jaka jest pana odpowiedź na oświadczenie bodaj z 2015 roku kibiców Wigier, że organizował pan prowokacyjne wyjazdy dla dzieci ze swojej szkółki w Suwałkach do Białegostoku na mecie Jagiellonii. No i podobno pan i ubierał w koszulki tego klubu. Czy to jest prawda, czy to było celowe? No i czy koszulka Jagiellonii na dzieciaków w Suwałkach to jest dobry pomysł? I drugie pytanie, żeby nie zajmować bliżej linii. Panie Krzysztofie, pan chyba coś mówił o otwieraniu baru, tak? O kim? Otwieraniu baru w Warszawie. Tak. Ja chciałbym zapytać, czy kompletując kadrę ochroniarską, zatrudniłby pan osobę, która w przypadku zaistnienia bójki z pijanym klientem bierze pierwsze lepsze krzesło i wali po głowie takiego antymona, czy jednak pomimo masy mięśniowej kandydatów o niskim ilorazie by pan eliminował? Dziękuję. Pozdrawiam. Słuchaj, odpowiem ci od razu. Byłem kiedyś w ZOO w Barcelonie i spotkałem tam Piqué, Shakirę z dziećmi. No bez krzesła. Bez krzesła. No, okay. Nie chodzi też ze swoim kubkiem, jak ty po mieście. Więc słuchaj, no, człowiek kubek. Tym bardziej z kubkiem w Stomilu. W każdym razie, do czego zmierzam? Szedłem sobie z żoną i ze swoim dzieckiem i jakaś taka blondynka kuca przede mną z dzieckiem i ktoś im robi zdjęcie. No i ona mówi do tego dziecka Milan. Ja tak pomyślałem, o Jezu, znam tylko jedno dziecko, które się nazywa Milan i to jest syn akurat Piqué, więc tak spojrzałem, patrzę, Shakira. No i tak przeszliśmy kawałek i oczywiście wszyscy w koło, ja również, zapragnęli zrobić zdjęcie tej uroczej parze, czyli Piqué, Shakira. I oni mieli jednego ochroniarza. Powiem ci, ten gość zarządził całym tłumem tylko na bazie charyzmy. Tylko tak patrzył na wszystkich i mówi, a ty nie, schowaj, nie rób zdjęcia. Ale już tu widział, że tu ktoś wyciął, tam widział. Słuchaj, wszyscy go potulnie słuchali, wszyscy. Po prostu nawet gość, goryle w klatce. Nawet goryle poszły na drugą stronę i też nie robiły zdjęć. Więc no, nieprawdopodobne. A któryś miał kubek? Więc ja takich ochroniarzy bym chciał. Dobrze, pytanie było jakieś do siebie.
odnośnie prowokacyjnych wyjazdów. No dla mnie to jest czysty kompleks, bo ja nie uważam, że młodzież, która garnie się... Twoje dzieci jeżdżą na Barcelonę? Tak. To kogoś prowokuje? Jakoś nie. No ja też nie sądzę. Klub Jagiellonia Białystok jest klubem grającym w Ekstraklasie od wielu lat. Jest to najbliższy klub grający w Ekstraklasie od Suwałk. Więc ja tutaj, no wybaczcie, nie będę pytał o zdanie grupy chłopców, którym to, czy to będzie przeszkadzało, czy nie. Prowokacyjnie ubieranie w koszulki, no też, twoje dzieci mają koszulkę Barcelony? Mają. A jeszcze jakiś drużyn? Nie, tylko Barcelony. Tylko Barcelony, a, czyli nie dajesz, nie dopuszczę do prowokacji. Jak przyjdę w winie, to wyrzucam od razu. Akurat, znaczy koszulki, nie dzieci. Jeśli dziecko, będąc po raz pierwszy na meczu Ekstraklasy, ma ochotę kupić sobie na pamiątkę koszulkę danego klubu, bo jest to wydarzenie w jego dosyć krótkim, 10-letnim życiu, no to ja raczej też nie będę brał pod uwagę jakiejś grupy ludzi, którym to może przeszkadzać, bo my jesteśmy w wolnym kraju, żyjemy w wolnym kraju, każdy może jeździć na takie stadiony, na które uważa, że może i chce. Tak? To jest wręcz absurdalne pytanie. A jeśli chodzi o drugą część pytania, to również nie mam zamiaru na to pytanie odpowiadać, bo to w żaden sposób nie dotyczy mojej aktywności w obszarze piłki nożnej, więc tutaj nie mam nic do powiedzenia. Mm-hmm. A powiedz mi, o co chodziło z tym barem i tym krzesłem? Ktoś kogoś pobił krzesłem? To są sytuacje, które zdarzają się... Nie, to nie. Ale krzesło moje. A krzesło było twoje? Krzesło moje, tak. Rozumiem. Ochroniarz też mój. Ochroniarz nie wytrzymał. No, zajmowały się organy tym zdarzeniem. Wszystko zostało wyjaśnione, więc tutaj nie doszło do jakiejś sytuacji przekroczenia uprawnień. Nie. No nie, obrona konieczna. Aha, okej. Okay. A krzesło odkupił? Kto? No nie wiem, ten co oberwał, to chyba nie, to może chociaż no, mocne, solidne krzesło było. Rozumiem. Kurczę, ale to można do siebie przyjść bezpiecznie, tak? Oczywiście, generalnie. Jest to najbezpieczniejszy lokal w Suwałkach, ale nie wszyscy mogą do niego wejść. Rozumiem. Ja mówię, szczególnie teraz, bo jest zamknięty przez pandemię. Jeszcze ciągle? Cały czas. A kiedy otwierasz? Nie wiem. Czekamy na odmrożenie, ale to chyba się nie wydarzy. Aha, czyli nie polecasz, nie polecasz mi tego biznesu? Chyba że bar sałatkowy na wynos. Okay. Ale to wtedy ochroniarza nie potrzebujesz, ale krzesła ci się przydadzą. Na wynos to nie. No, na wynos przed bar. Rozumiem. Wolna przestrzeń. Okej. Okay. Odbieramy telefon. Halo? A nie, czekaj, miałem cię zapytać o tą Rosję i Ukrainę. To może odbierz ten telefon, nie, ktoś tam czeka. Nie, czekaj. Specjalnie właśnie nie łączyliśmy. Później powiedzą, że blokujesz linię specjalnie. No bo blokuję właśnie specjalnie, bo chciałem to połączyć. Powiedz mi, dużo się w tamtych czasach, jak wyjeżdżałeś z Polski, to jeszcze ta liga nie była taka ultraprofesjonalna, powiedzmy sobie szczerze. Ukraińska? Nie, Polska. Polska, okay. Więc chciałem cię zapytać, gdzie najwięcej pili? Polacy, Ukraińcy czy Rosjanie? No znowu, widzisz, nie prowadzę statystyk, nigdy nie prowadziłem, jeśli chodzi o takie wydarzenia. Generalnie no wiadomo, że używki w sporcie pojawiają się, alkohol również. Gdzie najwięcej pili? Wszędzie tak samo, tak? Powiedział. Także, czyli daliśmy radę jako Słowianie? Daliśmy, tak. Jesteśmy w tej samej lidze, jeśli chodzi usłyszeć, o to. Tak. Bardzo byś mnie zmartwił, gdyby się okazało, że jednak odstajemy w pewien sposób. Tak? A czemu? No nie, no uważam, że w czymś powinniśmy być dobrzy. Znaczy my na pewno, jeśli miałbym porównywać, to jesteśmy taką nacją, która jest dosyć agresywna, jeśli chodzi o spożycie alkoholu, po spożyciu alkoholu, a w przeciwieństwie chociażby do Rosjan, bo tak. Tam miałem okazję być w kilku sytuacjach, gdzie w realiach polskich doszło już by do tak zwanych styków, a tam się rozchodziło po kościach i to byli tacy panowie, którzy nie musieli brać krzesła do ręki, żeby rozstrzygnąć losy. No jest taki dowcip, ja go nie chcę w całości opowiadać, nie chcę go też spalić, ale w skrócie polega na tym, że... Ja jestem słaby w dowcipach, także no, mówią, ja że się nawet nie uśmiecham. Ja też. Widzicie, dzisiaj się uśmiechnąłeś ze dwa razy. Wyjątkowo do ciebie. Ale jest taki dowcip, jak tam, wiesz, jakiś tam Rosjanin prowokuje Turków i tam prowokuje jednego, tam ten wpada w szał, chce się bić, on dawaj drugiego, tam przychodzą ci wszyscy Rosjanie, on jeszcze bardziej dogaduje, no i... Oni w końcu już nie wytrzymują, wyciągają noże i ten Rosjanin tak patrzy i mówi, to jest właśnie problem Turków, że na strzelaniny przychodzą z nożami. Źle ocenili sytuację. Miałem też taką historię, byłem świadkiem sytuacji właśnie, gdzie w Rosji, w Moskwie,
pojawiła się broń w kierunku grupy moich kolegów. No i zszokowała mnie reakcja jednego z moich kolegów, który na ten widok po prostu do tego gościa powiedział najspokojniej jak potrafił. Mówi, słuchaj, ja też mam broń. I co, teraz będziemy się strzelać? Myśmy stali jak wryci. Ten gość też był zszokowany tym, co usłyszał. Schował do bagażnika i odjechał. To duża broń, jak do bagażnika musiał tak, chować. Tak, to była duża broń. Czyli to kałach jakiś. To był kałach, tak. Ja po prostu byłem w szoku. A reakcja mojego kumpla była zupełnie odrealniona. On to powiedział tak spokojnie i tak to trafiło do tego człowieka, że raptem rozmyło się. Mhm. A powiedz mi, czy te kluby w Rosji to są kluby mafijne? W jakiś sposób? Nie, no już teraz przesadzasz. Przesadzam, no nie wiem, pytam. Co ty budujesz tutaj obraz? Nie, no to są ludzie, którzy inwestują w wielu przestrzeniach, wielu obszarach. W dużej części z właścicielami klubów są ludzie związani z przemysłem naftowym, gazowym. Chociażby współwłaścicielem Spartaka Moskwa jest Leonid Fedun. Od wielu lat prezydent Spartaka Moskwa, on, jeśli dobrze pamiętam, objął tą funkcję w roku 2004 i od tego momentu zaczął się ten okres odbudowy tego klubu, a pierwsze swoje mistrzostwo zdobył ze Spartakiem w roku 2016, jeśli się nie mylę, więc to minęło sporo, nie? 12 lat inwestowania w klub. Wybudował również stadion, gdzie za mojej tam kadencji w Spartaku Moskwa graliśmy na stadionie Łużniki, bo Spartak nie miał swojego stadionu i Spartak miał najbardziej utrudnioną tą ścieżkę, powiedzmy to legislacyjną, jeśli chodziło o przyznanie gruntów, czy tam zaakceptowanie projektu i tak dalej, bo inne kluby moskiewskie już były bardziej zaawansowane, a w efekcie Spartak jako pierwszy wybudował swój stadion. Oczywiście oprócz pomijając Lokomotiv, bo Lokomotiv tam już w roku 2004 czy trzecim miał swój stadion Czerkizowo. Odbierzmy telefon, halo. Pozdrawiam obu panów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Mam takie dwa pytania do pana Wojciecha i jedno do ciebie, Stano. Czyli dwa pierwsze pytania będą takie. Jak pozycjonuje się pan Wojciech na tle niewątpliwych gwiazd w bramce w kadrze, na które trafił i musiał rywalizować, czyli Artura Boruca i Jerzego Dudka. Drugie pytanie też związane z Borucem, czyli proszę o krótki komentarz transferu Boruca do Legii. No i trzecie pytanie, trochę prowokacyjne do ciebie, Stano, a mianowicie takie. No oglądałem ten program, gdy był z Najmanem. No i rzeczywiście bardzo często było słychać, że rzeczywiście Najman jest przedstawiany jako ktoś bardzo inteligentny. No a w tej rozmowie z tobą i z Mateuszem trochę wypadł, no przeciętnie, tak, pod względem inteligencji. Tam pamiętam, że po roku studiowania psychologii pewnie zaocznie chciał cię diagnozować, tak, także wypadł bardzo średnio. I nawiązując do nazwy programu, pytanie, oczywiście wątpię, że będzie chęć, przynajmniej ze strony prezesa Bońka, spotkania, ale czy byłaby możliwość podobnego skonfrontowania na przykład prezesa Bońka z Jackiem Kmiecikiem? Albo z inną taką osobą, która bardzo jest mu pewnie dzisiaj nieprzychylna. Wydaje mi się, że mogłoby się sprowadzić do takich samych wniosków jak twoja. Nie byłoby takiej szansy, od razu ci powiem, nie byłoby takiej szansy, gdyż mimo cokolwiek o nas uważasz, mimo wszystko jest to program, szanujący się program, o tak ładnie powiem. Więc aha, nie wszyscy będą do tego programu zapraszani. Ja absolutnie nie mam na myśli w tym momencie Zbigniewa Bońka, tylko inne osoby. Natomiast Wojtek, do ciebie pytania? Odnośnie rywalizacji w reprezentacji, tak? Oczywiście bardzo ciekawe doświadczenie i cenię sobie możliwość rywalizacji czy z Jurkiem Dudkiem, czy z Arturem Borucem, z którym jeśli myślę, że kibice pamiętają, również rywalizowałem jeszcze za czasów Legii. I w momencie, kiedy wróciłem z wypożyczenia z Gruklinu, Grodzic Wielkopolski do Legii, wówczas w kadrze w Legii był już Artur Boruc po wcześniejszym też chyba
epizodzie w Dolkanie Ząbki. Rywalizowaliśmy o miejsce w bramce. Nawet mieszkaliśmy razem w pokoju na wszystkich zgrupowaniach, więc tam nasza ta przygoda rywalizacji, historia ma też inny, nazwijmy to, obszar. Później spotkaliśmy się w kadrze i to są najlepsze takie wspomnienia, kiedy masz możliwość rywalizowania z topowymi bramkarzami w Europie. No, Jurek Dudek, wtedy bramkarz Liverpoolu, Artur Borut Celticu Glasgow, jeszcze pamiętajmy o Kuszczaku, o Fabiańskim, Łukaszu, który wtedy wchodził do kadry Leo Benhakera. Więc no, to są bardzo wartościowe wspomnienia i te relacje mamy do dzisiaj. Powiedz mi, wyobrażałeś sobie, że akurat Artur Borus, bo padło pytanie o jego powrót do Legii, wyobrażałeś sobie, że akurat Artur Borus będzie najbardziej długowiecznym bramkarzem w nowożytnej historii polskiego futbolu? No, trudno było taką perspektywę kreślić, no, przecież nikt nie jest wróżką, tak? Jest wiele czynników, które wpływają na długość kariery zawodnika. No tak, ale myślę, że wtedy jakbyś miał listę 10 bramkarzy, to byś powiedział, że Borus 10, no, że najwcześniej skończy. Można powiedzieć tak, że Artur Borus zawsze był oszczędny w ruchach i to jest też jego klasą i przewagą. I był bramkarzem, który jest bramkarzem, który mocno opierał się na swoich naturalnych cechach, takich niewypracowanych, a w samym procesie treningowym no, pracował solidnie, ale raczej nie eksploatował się nadmiernie. Jeśli miałbym porównać swoją ścieżkę, to byłem z takim bramkarzem, który musiał wytyrać godziny na treningach, żeby osiągnąć pewną dyspozycję sportową. Oczywiście w realiach i w tych środkach treningowych, które były wówczas dostępne. Moim niestety nieszczęściem i czynnikiem, który wpłynął na długość mojej kariery niestety, było to, że moja kariera potoczyła się tak, że ja migrowałem na wschód Europy, gdzie doganiałem metody szkoleniowe, które u nas już wychodziły. I więc to była bardzo duża intensywność, brak odpowiedniej proporcji w doborze obciążeń treningowych, czyli trening oparty na eksploatacji organizmu, bardzo dużej eksploatacji organizmu. No i stąd też ostatecznie efekt tego, że skończyłem na stole operacyjnym i tam tak naprawdę skończyła się moja kariera. Artur szedł tymi trendami zachodnimi, plus jego naturalna taka cecha i potencjał, którym dysponuje do dziś, obudowany w tej chwili doświadczeniem, również większą świadomością jako zawodnika, jako człowieka, bo też kibice pamiętają, że Artur miał różne momenty w swojej karierze. No i to jest to, co jest najważniejsze u bramkarza, umiejętność wyciągania wniosków z popełnionych błędów, i Artur świetnie to robi i do dzisiaj pokazuje no, bardzo dobrą formę. I myślę, że sam powrót do Legii nie jest tylko wydarzeniem takim medialnym, ale również będzie miał duże znaczenie i przełożenie na jakość sportową, zarówno dla samego Artura, jak i dla zespołu. Czy mamy telefon? Bo jak nie, to chciałem pytanie od siebie zadać. Mamy niestety, więc nie zadam. Znaczy stety. Kto się do nas zadzwonił? Słychać mnie? Tak, słychać. Chciałem zadać dwa pytania panu Kowalewskiemu i dwa do pana. To najpierw lecimy do pana Kowalewskiego. Czy otrzymał pan kiedyś jakąś propozycję od klubu z Premier League i czy i jeżeli tak, to jaki to był klub? A po tym, jak się panu grało na Syberii? A to stawiam takie dwa pytania. Po pierwsze, czy czytał pan, czy czytałeś takie pasty na pewnym forum, które są skrytami wypowiedzi misji futbol. I co o tym sądzisz? A po drugie... Ale moimi wypowiedziami? Słucham? To są moje wypowiedzi z misji futbol? Nie, to są przerobione przez panów. Takie no... Pozdrawiam taki portal ze śmiesznymi obrazkami tam. Sorry, nie widziałem. Mówię szczerze, lubię różne pasty, ale tego akurat nie widziałem. Tak, a chciałem... Pytanie, dlaczego nie ma pani Moniki? Czyżby już przestała pracować? Pani Monika, mam nadzieję, w innej formie pojawi się na kanale sportowym, ale nie w hate parkach. To pozdrawiam serdecznie wszystkich Cheers. Wszystkich co? Cheers. U nas w UK się tak żegna. Aha, okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. Nie byłem dawno w UK. Pytanie. Syberia, tak? Syberia.
I Premier League. A i Premier League. Tak, Premier League to jest liga, do której zawsze chciałem trafić i byłem na testach w Reading, w ówczesnym klubie, który grał w Premier League. I testy dosyć pomyślne, z pozytywnym przekazem. Niestety tam jakaś relacja menadżerska nie zadziałała i ostatecznie nie trafiłem do tego klubu. To było moim marzeniem piłkarskim, niespełnionym na tą chwilę. A jeśli chodzi o wspomnienia z gry na Syberii, no to akurat ta decyzja była podjęta na podstawie dużej chęci powrotu do Ligi Rosyjskiej, do Premier Ligi. Akurat otrzymałem propozycję z tego klubu. Ciekawe doświadczenie również, chociaż logistyka, jeśli chodzi o reprezentowanie barwy tego klubu, przeloty na mecze, to było duże wyzwanie, bo nie tylko długości lotów, ale również różnice w strefach czasowych. Sama Syberia cię zaskoczyła? Sama Syberia może nie, bo to ja tak naprawdę to taki Syberii, którą my sobie wyobrażamy, którą widzimy w telewizji, to ja tak naprawdę miałem okazję poznać, bo widziałem miasto Nowosybirsk, trzecie miasto, jeśli dobrze mówię, co do wielkości, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, duże centrum logistyczne w tamtym regionie. No samo miasto przemysłowe, więc nie jest to jakoś specjalnie miasto z jakimiś atrakcjami, chociaż ludzie, którzy interesują się historią, to zapewne kojarzą taki wątek, że było to miasto przygotowane do przeniesienia stolicy Związku Radzieckiego na czas II wojny światowej, w momencie ofensywy niemieckiej i zagrożenia zdobycia Moskwą i wiele właśnie tych zakładów przemysłowych i ośrodków uniwersyteckich również zostało do tego miasta przeniesione i one funkcjonują tam do dziś. Tak powstał Nowosybirsk, ale takiej prawdziwej Syberii nie miałem okazji poznać. No sam klub był beniaminkiem w lidze rosyjskiej i to było takie zderzenie z rzeczywistością. Nie byliśmy specjalnie przygotowani na to, żeby tam zafunkcjonować i nawiązać rywalizację, chociaż to, co się udało, to doszliśmy jako beniaminek do finału Pucharu Rosji, w którym przegraliśmy z Zenitem Sankt Petersburg po rzucie karnym. Tak się złożyło, że Zenit jako mistrz Rosji grał w Lidze Mistrzów, a my jako finalista zagraliśmy w eliminacjach Ligi Europy. Nawet PSV Eindhoven musiał przylecieć do Nowosybirska na mecz. Także. Dobra, Wojtek, wiesz co, chciałem cię zapytać o historię, którą kiedyś mi opowiedziałeś. Nie wiem, czy będziesz ją, przepraszam, na tyle kojarzył, żeby ją odtworzyć, ale mnie się wówczas wydaje interesująca. Chodziło mi o samochody w Rosji i o to, jak kiedyś wracałeś samochodem z Rosji do Polski i stanął w pewnym momencie. No bo... Tak, była taka historia. Historia prozaiczna, technologia, tak? Generalnie rynek rosyjski, wówczas to były lata 2000, 2004, 2005, dynamicznie rozwijający się, ale też bardzo popularny, jeśli chodzi o specjalistów od znikania samochodu, więc ja kupując tam jeden z samochodów, dostałem taką propozycję. Czy nie jak w Polsce, że wystarczy ubezpieczyć się, w sumie nie przejmujesz potem. Znaczy ubezpieczenie też było, ale była propozycja, proszę założyć sobie system śledzenia satelitarnego samochodu, bo to też wpływa na wysokość ubezpieczenia, no i jest oczywiście, zabezpiecza samochód przed kradzieżą. No i super, i ja wykupiłem tą opcję, zamontowałem. Co to był za samochód? To był chyba Mitsubishi Pajero wtedy, no tak dosyć ciekawe auto, wówczas takiej edycji na rynek rosyjski. Przyjechałem nim do Polski, to nawet w serwisie Mitsubishi rynek rosyjski, to ciekawe. Nie byli w stanie rozpoznać, nie wierzyli, że to jest Mitsubishi, bo był taki trochę inny, ale okej. Okay. No i ten system satelitarny, tam było zdalne śledzenie, jakiś tam nawigator i coś. I były takie procedury, że jak na przykład samochodem wyjeżdżało się poza granicę federacji, no to trzeba było najpierw poinformować tą firmę, tak zwanego oficera dyżurnego, że samochód będzie wyjeżdżał z federacji w takim kierunku, że jestem w samochodzie i będę pod takim numerem. No ja to zrobiłem, tylko nie podałem numeru, podałem numer rosyjski, a nie podałem tego, który już działał w Polsce. I przez przypadek uruchomiłem ten system,
tak zwany cichy alarm. I to działało w ten sposób, że w momencie uruchomienia cichego alarmu włączało się nasłuch w kabinie, a ja jechałem sam, więc nikt nic nie mówił. Więc, a nasłuch po co? Czy nie jesteś trzymany pod bronią? Tak, czyli tak dalej. No i oficer odszyfrował to w ten sposób, że mogę być uprowadzony, więc unieruchomił zdalnie samochód. I samochód zatrzymał mi się w środku lasu na Białorusi gdzieś tam. W nocy, ja myślę, kurczę, co teraz? Nie? Zacząłem, tam była procedura jakby odbezpieczania i jakby odwołania tego alarmu. W końcu dodzwoniłem się do tego oficera i on mi ten samochód odblokował, dojechałem do domu. Także to taka ciekawostka, ale te technologie są obecnie stosowane również w Polsce, więc jest to dostępne i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Tyle, że trzeba wiedzieć, jak się tym posługiwać, żeby nie stanąć. No, ale takie podsłuchiwanie to już jest coś chyba standard rosyjski bardziej niż polski. No tak, no do końca tak. Można mieć wątpliwości, kto z tego korzysta. No ale wtedy ja takich wątpliwości nie miałem. Także. Mhm. No dobra, odbieramy telefon. Halo? Halo, halo? Prosimy się odezwać. Wiem, że tam jesteś. Dostałem taki sygnał od naszego wydawcy, że jesteś, tylko się wstydzisz. Halo. Witamy. Jaki miły głos. Słychać. Dobry wieczór. Ja nie dzwonię z pytaniem, tylko z taką małą skargą. Dlatego, że odkąd mój mąż odkrył kanał sportowy, to nie mam dostępu do telewizora. Więc chciałabym się trochę poskarżyć i poprosić, żebyście go w końcu może wywołali, żeby przyszedł do żony spać. Jak się mąż nazywa? Michał. Michał. Daj już spokój, otworzysz sobie jutro, jak żony nie będzie, nie trzeba live oglądać. Idź do łóżka. Spać. Ale spać? Spać. Spać no nie. Czy nie? Spać może nie. Właśnie dlatego, że musi spać, to nie przychodzi. Dobra, dzięki. Po prostu idź do łóżka. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. 22 219 50 31 to jest nasz numer telefonu. Mamy jeszcze 24 minuty dzisiaj, żeby sobie z wami pogadać. Dzwońcie, lepszego momentu już nie będzie. Czy jeszcze chciałem się zapytać o to Ukrainę i Rosję? No pewnie, że chciałem się zapytać o Ukrainę i Rosję. Strzelaj. Ale powiedz, czy ciebie nie męczy to, że wszyscy cię pytają o Ukrainę i Rosję? Nie, bardzo lubię. Jesteś trochę ambasadorem wschodu w Polsce. Bardzo lubię rozmawiać na te tematy, mam bardzo miłe wspomnienia i to też są doświadczenia, które sobie cenię. Dużo kontaktów, znajomości do dziś. No to był szczególny czas i to, co przeżyłem w Spartaku Moskwa, kiedy przychodziłem do tego klubu, który znajdował się na 13 miejscu w tabeli, totalny bałagan w szatni, wieża Babel, można powiedzieć, w pewnym momencie. A w którym momencie poczułeś, że ty możesz być taką małą legendą tego klubu, że tak cię tam będą szanować? Znaczy jakoś ja nigdy w ten sposób do tego nie podchodziłem. Ja w pewnym momencie poczułem, że dla kibiców Spartaka Moskwa jestem osobą bardzo wiarygodną. Przede wszystkim poprzez postawę na boisku i to, jaki miałem do nich stosunek i relacje, że ja nigdy nie unikałem tej rozmowy. Też bardzo często właśnie po trudnych meczach, po trudnych sytuacjach, po meczach, w których gdzieś tam czy mi się przytrafił błąd, czy po prostu przegrywaliśmy. Za co no niespecjalnie właśnie tutaj mamy wątek relacji w związku, no niespecjalnie za tym przypadała moja żona Ania, bo bardzo często musiała długo czekać na mnie, zanim ze stadionu wyjechałem, bo czasami nawet do półtorej godziny ja stałem z niejednokrotnie kilkuset osobami i po prostu z nimi rozmawiałem. Zadawali pytania i ja starałem się na te pytania odpowiadać. Poprzez to też zbudowałem jakąś taką relację ze środowiskiem kibicowskim Spartaka Moskwa. Za każdym razem, jak odwiedzam Moskwę, jestem zapraszany na spotkania i wspominamy, rozmawiamy o tych wspólnych przeżyciach. Jestem po prostu zszokowany, jak uświadamiam sobie, że tam z dwa pokolenia kibiców Spartaka się gdzieś tam na meczach, w których grałem, wychowało i przychodzili jako dzieci, a teraz to są już nasto czy dorośli ludzie i oni to wspominają, mówią o tych przeżyciach swoich z ich perspektywy. Sam fakt w tej chwili Spartak ze swoim stadionem, przepiękne muzeum, w którym też można jakieś akcenty mojej obecności
tam zobaczyć. No chciałbym się tam na pewno wybrać ze swoimi synami, żeby pokazać im, gdzie tata spędził no, najlepsze lata swojej, swojej młodości, więc dużym sentymentem darzę to miejsce, chociaż z tym klubem nie rozstawałem się w najlepszej atmosferze, jak zgodnie z tradycją tego klubu, jeśli chodzi o liderów tego zespołu, bo od lat liderzy odchodzili w takich dosyć dziwnych relacjach i okolicznościach, no ale ostatecznie te ostatnie lata mojej tam obecności, wizyt, to ta sympatia wróciła, te relacje też, więc bardzo się z tego cieszę i to jest dla mnie no, duża wartość tych doświadczeń. Odbieramy telefon, halo? Z tej strony. Witamy. Może najpierw się zwrócę do Wojciecha, jako że mieliśmy okazję się poznać nawet w lokalu Brama. Też nie wiedziałem, że Brama będzie taka popularna. A dostałeś krzesłem, czy nie? Masz swoje krzesło? Dostałeś krzesłem, czy nie? Nie dostałem krzesłem, ale byłem na 18 nawet tam w Bramie. Ale nie mojej. Także mam bardzo miłe wspomnienia. Okay. Ale to nie była moja 18, bo raczej. Nie. Moja 18 była na polu. Szkoda, że nie wpadły. No dobra, dawaj to pytanie. Jasne. Chciałem zapytać, oczywiście, jeżeli się powtórzę w jakiś sposób, to jakby nie odnoś się, Wojciech, ponieważ dopiero co włączyłem i nie oglądałem od początku. Chodzi mi o to, że miałeś szkółkę, prowadziłeś szkółkę w Suwałkach i piłkarską. A czemu mówisz w czasie przeszłym? Ona, rozumiem, i dalej funkcjonuje, bo chodzi mi o to, że w takim moim idealnym modelu, powiedzmy, funkcjonowania, prywatna szkółka piłkarska stanowi jakieś tam zaplecze klubu Wigry Suwałki i szkoli późniejszych wychowanków. No i powiedz mi, jak to teraz wygląda od tej strony, czy według ciebie funkcjonuje to tak, jak powinno. Natomiast tak szybko jeszcze taką kwestię do pana Krzysztofa. Ja bym chciał podrążyć temat, bo wcześniej już się dodzwoniłem do was, jak był Hate Park z Pawłem Paczulem, o kwestię Lecha. Od razu mówię, że ja nie jestem kibicem Lecha Poznań, ale czyli rozumiem, państwo weszło. Generalnie uważacie, że wicemistrzostwo Lecha Poznań to jest porażka i Dariusz Szuraw powinien zostać zwolniony, tak? No bo takim podejściem to jakby... Ale poczekaj, czy ty zamierzasz co program dzwonić do nas i zadawać to samo pytanie? Przecież to jest bez sensu. Wtedy rozmawialiśmy z 5 czy 10 minut i jak widzę, nie jesteś usatysfakcjonowany i dzwonisz po raz kolejny z tym samym pytaniem. Wybacz, ale to jest bez sensu. To jest marnowanie czasu naszego gościa. Wiem, spoko, tylko... No jak wiesz, to nie marnuj. Akurat wtedy nie jak wiesz, to nie marnuj. Wojtek, było pytanie do ciebie. Nie miałem możliwości repliki, więc chciałbym po prostu się odnieść. No nie wiem, czy dalej tak uważasz po prostu. No powiecie, idąc takim teorem... Dalej uważam, że jak Lech Poznań będzie się zachwycał byle czym, to będzie takim Lechem Poznań, który wiecznie będzie miał pustą gablotę. Wojtek, pytanie do ciebie brzmiało o szkolenie. Tak, szkółka Akademia 2012 nadal funkcjonuje w Suwałkach. Wielu zawodników już w tej 8-letniej historii Akademii 2012 trafiło z naszych struktur do klubu Wigry Suwałki. Obecnie, jeśli mnie pamięć nie myli, to nawet jeden z zawodników, który rozpoczynał swoją przygodę z piłką nożną w Akademii 2012 i o dziwo jest to bramkarz, jest w kadrze pierwszego zespołu, to jest zawodnik 15-letni, więc to też świadczy o jego potencjale. Jest jeszcze kilku innych, więc tutaj ta relacja jest zachowana. Myślę, że powinna ona wyglądać lepiej. Było to moją inicjatywą, wielokrotnie ją podejmowałem w kierunku klubu Wigry Suwałki, żeby uporządkować tą relację, ten proces przychodzenia zawodników, głównie z myślą o to, żeby odbywało się to z korzyścią dla zawodników. No i w tej chwili te relacje też są uporządkowywane, więc najważniejsze jest to, żeby zawodnik bez względu na to, gdzie zaczyna, miał tą ścieżkę rozwoju. Naturalną rzeczą jest to, że tak jak w Suwałkach,
wiodący klub tak w Olsztynie jest Stowil Olsztyn. Jest tym docelowym klubem, do którego najbardziej utalentowani zawodnicy powinni trafiać. Oczywiście w oparciu o zbudowanie relacji pomiędzy klubami, zbudowanie zasad współpracy. To jest też naszym celem w Stomilu Olsztyn i my taki model już budujemy i już warunki współpracy pewnym klubom lokalnym zaproponowaliśmy, czego efektem są przejścia zawodników z tych klubów do struktur młodzieżowych klubu Stomilu Olsztyn. To już się dzieje w tej chwili, więc też uważam, że tutaj sporą pracę żeśmy wykonali. Wojtek, powiedz mi, dlaczego ty w sumie odszedłeś z tego Szachtara do Spartaka? Bo inaczej, czy nie żałujesz troszeczkę, że w tym Szachtarze nie zostałeś, gdy ten Szachtar się napędzał także finansowo? Mariusz Lewandowski został, zbudował tą swoją legendę, zdobył Puchar UEFA, tak? Czy to była Liga Europy? Puchar UEFA. Ostatni. Chyba tak. Puchar UEFA. No, pieniędzy natrzaskał tak tyle, że wiesz, nie wyda ich nigdy pewnie. No a ty czmychnąłeś do Spartaka dość szybko, w tym Szachtarze nie byłeś jakoś bardzo długo, bo półtora roku. Tak. Znaczy, przede wszystkim nam istotnym momentem był finał Pucharu Ukrainy na stadionie olimpijskim, wtedy jeszcze starym stadionie. No, niesamowity mecz, 84 tysiące. Zgaduję, że z Dynamem Kijów. Dynamo Kijów, tak. No i ja niestety miałem jedną niefortunną interwencję w tym spotkaniu. To było bodajże tam w 30 minucie pierwszej połowy. Przy wyniku 1-0 prowadziliśmy, zawodnik dosyć nietypowym dośrodkowaniem. Miało to być dośrodkowanie, piłka mu się przelała i skierowała się na długi słupek. Ja ratowałem sytuację i tak interweniowałem, że ostatecznie wylądowałem na słupku. W tym momencie sobie uświadomiłem, że słupki były metalowe. To były jeszcze stare modele bramek. O dziwo, na tym stadionie rozgrywane były mecze Ligi Mistrzów UEFA już wcześniej. Skończyło się tym, że miałem rozcięte czoło. Ostatecznie chciałem ten mecz dograć w momencie, kiedy podbiegli lekarze. Był dosyć duży ubytek krwi, ale okej, zabandażowali mi tą głowę, chciałem dograć ten mecz, ale w momencie, jak podnosiłem się, pamiętam, jak mój wtedy lekarz klubowy... Ale gol padł, czy nie padł? Nie padł go. Mój lekarz klubowy zbladł, bo jak się podnosiłem, to okazało się, że oprócz rozcięcia głowy mam dziurę w ręce, która powstała w wyniku tego, że nadziałem się po prostu na hak mocujący od bramki. I po tym zdarzeniu, no, niestety musiałem zejść z boiska, byłem zaszywany dosyć długo, no i później leczyłem się dosyć długo z tej kontuzji, dogrywając sezon tak naprawdę, bo Nevio Scala, ówczesny trener, bardzo chciał, żebym w tych meczach grał i kończyłem mecze z rozdartą ręką ponownie, która była po każdym meczu zszywana, a ostatecznie później okazało się w kolejny diagnoz. Co mecz miałeś zszywaną rękę? Tak, co mecz miałem zszywaną rękę. Czyli przychodziłeś na boisko, wiedząc, że to ci się rozejdzie. Tak. Tak, ja już po rozgrzewce miałem cały rękaw w krwi i tak kończyłem mecz. Ostatecznie też jakiś tam... A chciałeś... Inaczej, co się działo ci w głowie? Bałeś się, że stracisz to miejsce, że, nie, tak, że ktoś przyjdzie? Trener liczył na mnie i ja po prostu grałem w tych meczach i tyle. Nie? Później okazało się, że właśnie przy tym zderzeniu uszkodziłem również kręgosłup. Musiałem podać rehabilitacji. W tym momencie Szachtar ściągnął Stipe Pletikozę i widząc jakby te realia i kwoty transferowe, no to wiedziałem, że ja tej rywalizacji nie wygram, chociażby w liczbach. I w momencie, kiedy wróciłem do zdrowia, poprosiłem władze klubu o możliwość wypożyczenia do innego klubu, żebym mógł odbudować się, zacząć grać, złapać rytm meczowy. Na początku była blokada, bo tam były kwestie finansowe. Ostatecznie zdeterminowany wykonałem telefon do sekretariatu prezydenta, poprosiłem o spotkanie i poprosiłem go o możliwość odejścia do innego klubu. Bo tak. Czyli bezpośrednio z Achmetowem? Tak, bezpośrednio w rozmowie z Renatem Achmetowem. Przedstawiłem sytuację w ten sposób, tak jak ty mówisz, tak? Został Mariusz Lewandowski, Mariusz miał inną perspektywę, rywalizacja o miejsce na boisku jest trochę inna niż w bramce. Mariusz tym bardziej jest zawodnikiem, był zawodnikiem uniwersalnych, mógł grać na różnych pozycjach i się bardzo dobrze rozwijał.
A ja w rozmowie z Renatem Achwytowym przedstawiłem w ten sposób, że jeśli zależało mi na kwestii finansowej i kontrakcie, który bardzo szanuję i szanuję to zaproszenie do takiego klubu, to bym nie prosił o tą rozmowę, ale ja chcę się rozwijać jako sportowiec, chcę podejmować kolejne wyzwania, żeby to zrobić, muszę się odbudować, muszę zacząć grać. I po tej rozmowie Renat Achwytow powiedział, OK, to idziesz na rok nieodpłatnie, wybierz sobie klub. I działaj, tak? I to też taka sytuacja, gdzie ja musiałem podejmować inicjatywę na podstawie indywidualnie, na podstawie własnych doświadczeń, powtarzała się wielokrotnie i patrząc z perspektywy czasu, ja na tych sytuacjach tylko wygrywałem, więc wyrobiłem sobie taki naturalny mechanizm właśnie przejmowania inicjatywy, bo jeśli sam nie spróbujesz czegoś zmienić, to nie licz na to, że ktoś to zrobi za ciebie. To po prostu się nie zadzieje i wtedy pozostając w takiej pozycji, w takiej sytuacji, no rosną rozczarowania, czujemy się w jakiś sposób uzależnieni lub też obciążamy całe otoczenie swoimi problemami. Ja wychodzę z innego założenia, po prostu działam, przyjmuję inicjatywę i próbuję coś zmienić. Mhm. To samo robię w Stomilu. A to było twoje jedyne spotkanie z Achmetowem? Nie, Renat Achwytow był bardzo osobą, który, jako prezydent klubu i właściciel klubu, bardzo bliską zespołowi. On wielokrotnie pojawiał się na treningach i rozmawiał z zawodnikami. Ja też miałem okazję wielokrotnie z nim rozmawiać. Bardzo, bardzo taką ciekawe takie spojrzenie, perspektywy na ten klub. Korelując ze swoim potencjałem finansowym, mówił wprost, że go stać na każdego zawodnika z Europy, ale on chce budować markę klubu, a to potrzebuje, na to jest potrzebny czas i są potrzebne etapy, także nie da się wszystkiego kupić, trzeba to po prostu zbudować. I ten proces, te słowa mi utkwiły wtedy młodemu stosunkowo zawodnikowi, bo miałem 24 lata, tak mocno w głowie, że ja później ten mechanizm, to szukałem tego mechanizmu w każdym innym miejscu, w którym się znajdowałem, więc... Mógłbyś do niego zadzwonić, powiedzieć, Renat, mamy taką zbiórkę, mógłbyś udziały kupić w Stomilu, najlepsze fajnie, przed nami. Ciekawy pomysł, wiesz, nie pomyślałem o tym, ale może 25 zł, jeden udział, Renat, chociaż jeden byś kupił za 25. W każdym razie, no, to sama ta rozmowa, doświadczenia. Pamiętam taką sytuację, kiedy Renat Achwytow przyjechał na bazę Szachtara Donieck w kolumnie samochodów, 9 samochodów, zawsze tak się przemieszczą. Wcześniej grupa saperska sprawdzająca cały teren. I taka scenka, wjeżdża ta kolumna tych czarnych aut, wysiada prezydent Renat Achwytow, a na parkingu osoba, człowiek, który zajmował się sprzątaniem parkingu. I Renat Achwytow wysiada, ten człowiek zdejmuje czapkę, kłania się, Renat Achwytow podchodzi, wita się z nim i przez dobre 15-20 minut z nim rozmawia. Trudno powiedzieć o czym, no ale zapewne o tym, jak ten człowiek, jak mu się żyje, jak on pracuje. Miał taką dużą właśnie wrażliwość i ten klub, cały Szachtar Donieck był zbudowany właśnie po to, żeby dać ten taki pozytywny ładunek emocjonalny dla mieszkańców Donbasu, bo to właśnie była główna idea i rzeczywiście ten klub takim pozytywnym bodźcem dla tych ludzi jest i był i jest, mam nadzieję, chociaż sytuacja, jak wiemy, jest skomplikowana. Zostało nam 9 minut, 8 w zasadzie, więc odbierajmy telefony. Halo. Witam serdecznie, Sławek, Wrocławia się kłania. Witam. Korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, a zwłaszcza Kękego Jadansa z Wrocławia, a teraz przejdę do mojego pytania. Korzystając z tego, że pan Wojtek ma tutaj międzynarodowe doświadczenie, jeżeli chodzi o grę, może będą panowie w stanie rozwiać moich kolegów wątpliwości. Jak wygląda temat, czy FIFA w jakikolwiek sposób reguluje temat zakończenia kariery przez piłkarza? Czy piłkarz musi jakby wypełnić swój kontrakt? Dlaczego o to pytam? Załóżmy czysto hipotetyczną sytuację, jeżeli piłkarzowi zostaje rok kontraktu do końca, ale nie chce z tym klubem współpracować dalej. Jest, powiedzmy, też nie do sprzedania z różnych tam warunków. Czy on może od tak po prostu powiedzieć, że on sobie kończy karierę i po roku tą karierę na przykład wznowi, kiedy ten kontrakt mu upłynie, czy też musi wtedy do tego klubu wrócić? Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda. Czy to na pewno jest pytanie do prawników prawa sportowego, prawa piłkarskiego?
ale z mojego doświadczenia myślę, że taka możliwość nie istnieje. Nie ma możliwości jednostronnego rozwiązania kontraktu wiążącego klubu z zawodnikiem i to jest też prawo chroniące przede wszystkim zawodnika przed takimi praktykami. Ja akurat mam takie doświadczenie, że klub, w którym występowałem po momencie, kiedy doznałem kontuzji, rozwiązał ze mną jednostronnie kontrakt. Sprawa trafiła do Trybunału Sportowego. Czy to była Anartozis Famagusta? Tak, to była Anartozis Famagusta. Pamiętam, jak wybudziłem się z narkozy po drugiej operacji i praktycznie tego samego dnia otrzymałem informację mailową, że klub rozwiązuje ze mną kontrakt. Najpierw wzywając mnie do stawiennictwa w klubie na rehabilitację. No był to absurd. I ostatecznie sprawa trafiła do Trybunału Sportowego. Trwało to ponad 4 lata i sprawa rozstrzygnęła się na moją korzyść i klub musiał wypłacić cały kontrakt do końca, który rozwiązał jednostronnie, więc tak to wygląda. I podejrzewam ze perspektywy... A jak długi to był kontrakt? Już nie pamiętam, półtorej roku jeszcze było, chyba czy dwa. Więc nie ma takiej możliwości z mojego punktu widzenia, że zawodnik sobie rozwiązuje kontrakt. Ale z praktyki wiemy, że jeśli zawodnik nie chce być w tym klubie, a ma ważny kontrakt, to raczej nie na siłę nikt nikogo nie zatrzymuje, tylko szuka się rozwiązania takiego, żeby zawodnik po prostu mógł kontynuować swoją karierę w innym klubie, bo wiadomo, z niewolnika nie ma pracownika i tutaj nikomu to na dobre nie wyjdzie, taka relacja. Odbieramy kolejny telefon. 22 219 50 31. Dzwońcie, zostało 5 minut, więc albo jeden, albo dwa telefony. Wojtek lubi sobie pogadać, więc bardziej jeden niż dwa. A może być dwa, trzy, nie wiem, ile masz czasu. Wiesz. Nie, no spokojnie. Jeszcze trochę wody mam. Wiesz, na mnie też w domu żona czeka mimo wszystko. Gratuluję. Może czeka, nie wiem. Tak sobie lubię dodać, wiesz, czasami. Ale masz telewizor. Mam. I nadal czeka. Halo? Halo, halo? Halo, halo? Tak? Wiesiek, Wojnar, gmina Jedlicze. Mam dwa pytania do pana Wojtka, jedno do ojca prowadzącego. Pierwsze do ojca prowadzącego, może na szybko. Czy jest możliwość zaproszenia do Hate Parku Radosława Kałużnego? A do pana Wojtka, to w sumie na część pytania pan już odpowiedział, ale chodzi o mecz z Portugalią. Co powiedział tam Leo Benhakr właśnie przed meczem, na co już było. I czy była duża niespodzianka, że wyjdzie pan w pierwszym składzie. I druga sprawa właśnie, jak odchodził pan ze Spartaka Moskwa. Bo różne były pogłoski wtedy, czy był pan blisko tej Wisły Cukiełowej mocnej wtedy, że... Zamiast Pawełka chyba pan miał sens. Miał pan być w Wiśle Kraków. A jeszcze jedno takie mam pytanie organizacyjne. Czy pan Wojtek na monitorze widzi czat? Nie, nie widzi. Mam pasjansa, WhatsAppa, no i stronę emisji z Tomilą Olsztyn obserwuję na bieżąco. Pojawił się ktoś? Patrzę, ilu inwestorów przybyło. Jaką masz liczbę inwestorów teraz? 153. Czyli podczas programu przybyło 5. No brawo. Ale jak tylko skończymy, wszyscy się rzucą na tą stronę. Najlepsze przed nami, po 25 zł udziały, żeby odwołać Wojtka Kowalewskiego z funkcji prezesa. Może być każdy to taka motywacja też jest dobra. Każdy głos się liczy. Mam taki pomysł właśnie, żeby goście też mieli, nie wiem, dostęp do czatu. I sami mogliby odpowiadać na pytania z czatu czasem. To po co ja bym był potrzebny? Wystarczy komputer przynieść do studiu. Wojtek przyszedł z kubkiem, wystarczy to już, nie trzeba więcej. To zostajmy przy kubku. Słuchaj, czekaj, jakie były pytania? Z Kałużnym nie mam żadnego kontaktu z Radosławem Kałużnym, więc nie wiem, ale może ktoś z moich kolegów jest w stanie go zaprosić, tyle ode mnie. Wojtek, pytania były do ciebie. O Wisłę i o to, czy byłeś zaskoczony, czy byłem zaskoczony? No, akurat nie byłem zaskoczony tym, że zagram z Portugalią, bo 4 dni wcześniej grałem przeciwko reprezentacji Kazachstanu w Kazachstanie, a jeszcze wcześniej we wcześniejszym meczu eliminacyjnym grałem meczu przeciwko Serbii w Warszawie. Jeden z najsmutniejszych meczów reprezentacji polskiej, jaki pamiętam, bo takiego pustego stadionu w Legii Warszawa to nie przypominam sobie. 1-0 wygraliśmy? 1-1. Matusiak, Radek, czy... Tak, tak.
To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie, odejście z Spartaka Moskwa i Wisła Kraków. Nie przypominam sobie, żeby taki temat był. Trzecie pytanie, pamiętasz? Jest dużo tych pytań. Nie. Kurczę, no. Mniej pytań. Dobra, to teraz jedno, ale ostatnie jedno pytanie. Ostatni telefon, zapraszamy, 22 219 50 31. Czy jest ktoś jeszcze z nami? Ty nawet szalik przyniosłeś z Tomilu. No to już on zostanie tu na zawsze. Ale ty jesteś samoobsługowy gość. Do końca emisji. Jeszcze dekoracje nam zrobiłeś. Proszę, do końca emisji niech ten szalik tu wisi. Niewiarygodne. Tu jeszcze było parę eksponatów, ale coś tu zniknęło. A ty nie mogłeś jakichś swoich rękawic przynieść, jakieś koszulki? Wyślę pocztą, obiecuję. Dobrze, czekamy. Okej. Ostatni telefon, halo? Halo, halo? Halo, halo, jestem. No to dawaj. Ale ścisz tam sobie, ze mną rozmawiaj przez telefon, a nie przez komputer. Dobra. No jedziemy. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, mam pytanie proste do pana Wojciecha, dlatego że sam pochodzę z Suwalszczyzny i mam pytanie co do jego akademii. Czego ma zamiar przysyłać zawodników do Olsztyna, z którym te Suwałki nie za bardzo się lubią. To wszystko w sumie. Dziękuję. Jezu, co za animozja. Suwałki. Że mam przysyłać Suwałki, ten zawodników? Czy Suwałk dasz do Olsztyna? A nie wiem, dlaczego miałbym to robić. Przede wszystkim o tym, gdzie zawodnicy, młodzi zawodnicy, nastoletni, czy tam do wieku 15 roku życia, a bardzo często takie decyzje są podejmowane w wieku 10, 12, 13 lat, to podejmują głównie rodzice, bo to oni są prawnymi opiekunami dziecka, a nie osoby, które prowadzą. Ale ludzie, życie jest za krótkie, żeby mieszkając w Suwałkach nie lubić Olsztyna, albo mieszkając w Olsztynie nie lubić Suwałk. To ja lubię i Suwałki, i Olsztyn, i Warszawę, także życie, tak jak mówisz, jest za krótkie i szkoda czasu tracić na takie rzeczy. Poza tym dziwię się takim pytaniom, powiem szczerze, z jednego względu, bo akurat Wigry Suwałki korzystają bardzo mocno z zaplecza i z zasobów kadrowych innych klubów, wypożyczając tych zawodników. Więc w takim układzie można zadać sobie pytanie, ilu tam jest wychowanków w tym momencie i dlaczego grają wszyscy inni, tylko nie wychowankowie. Tak? Więc tutaj trzeba się tylko cieszyć, że w danym jednym czy drugim mieście jest więcej organizacji szkolących dzieci, bo ilość dzieci w procesie szkoleniowym jest automatycznie większa i szanse, że one trafią do klubu wiodącego w danym mieście, w danym regionie są większe, więc tutaj jakby nie rozumiem tego pytania i odpowiadam oczywiście, nie mam zamiaru wywozić żadnych dzieci z Suwałk do Olsztyna, oprócz swoich dzieci od czasu do czasu. Od czasu do czasu. Dobrze, czy pokażemy jeszcze tą planszę? Pokażmy na koniec. Pokażmy planszę najlepsze przed nami. Lubimy Stomil Olsztyn. Stomil Olsztyn to jest klub, który nie ma takiej bardzo negatywnej, powiedzmy, fanbazy. Są kluby, które są w różnych miejscach w Polsce nielubiane, a Stomil to się zawsze tak kojarzy. Nieaktualne. Kojarzy sympatycznie. Nieaktualne. Ile to zbieraliście? No, z tysiaka zdobyło. 153. A ile pieniędzy? Z tysiaka to zbieraliście przez